Trzy zwycięstwa na koncie Albatrosów, których skład widzimy w tej chwili na planszy, na naszych ekranach. Drużyna wrocławska, czy gra u siebie, czy na wyjeździe, notuje zwycięstwa i porażki. Jedna porażka u siebie z CSKA Moskwa i oprócz tego mamy przegrane dwa mecze inaugurujące rozgrywki. Najpierw z Asvelem Villeurbanne, później z drużyną Panathinaikosu Ateny. Od tamtej pory, a było to, przypomnijmy, 2 listopada, drużyna mistrza Polski, której skład w tej chwili widzimy na naszych ekranach, notuje świetną serię zwycięstw nie tylko w Suprolidze, ale również w rozgrywkach ligowych. Alba, tak samo jak Ceptel Idea Śląsk Wrocław, nie przegrała do tej pory w lidze żadnego spotkania. Wygrała 12 kolejnych pojedynków z rzędu. Drugi trener Ceptel Idea Śląska Wrocław, Jacek Winnicki, błędnie podpisany przez niemieckich realizatorów na Państwa ekranach. Przegrała natomiast jedno spotkanie w Pucharze Niemiec, odpadając z drugoligowcem, co było wielką sensacją. Usprawiedliwiali się wtedy Berlińczycy, że ten mecz był zaplanowany dzień po meczu ligowym, bardzo trudnym, 3 dni zaledwie po meczu Suproligi. Zmęczenie zespołu berlińskiego miało mieć wtedy znaczenie, ale to nie ma większego znaczenia dla wrocławian, którzy, o czym już pomału zaczynamy zapominać, grają dzisiaj znowu bez Joe McNulla, który wciąż leczy kontuzja. To trener Alby Emir Mutawcic, debiutujący jako szkoleniowiec na tym poziomie rozgrywek, dotąd prowadził filialny zespół Alby Berlin. I strata Joe McNulla może dzisiaj być dość bolesna, ponieważ bardzo mocni gracze podkoszowi zespołu Alby, tych graczy właśnie głównie się boimy, myślę o centrze z Jugosławii, Dejanie Koturowiciu, a także znakomitym graczu z USA, Wendelu Alexisie. Kibiców z Wrocławia, nawet nie wiem, czy 200-osobowa, 2 autokary wybrały się na mecz do Berlina, oprócz tego gro aut prywatnych. Hala może pomieścić 8,5 tysiąca widzów. Dzisiaj widzieliśmy, na pewno nie jest pełna, na pewno nie są zajęte wszystkie miejsca w hali przygotowywanej na Igrzyska Olimpijskie roku 2000 w Berlinie. To miała być jedna z głównych aren tych igrzysk, ale ostatecznie igrzyska trafiły do Australii. Od tego Wrocławiu do 2 konfrontacji drużyny Alby Berlin jeszcze z poprzednim trenerem, który przez 7 lat, to też swego rodzaju chyba europejski rekord, prowadził ten zespół m.in. do zwycięstwa w Pucharze Koracza. 2 razy wygrali wrocławianie. Jak będzie za 3. razem? Pierwsza piłka w górze. I pierwsza piłka dla drużyny wrocławskiej. Piątka Migliniek z Zieliński, Jamison Wójcik, Adomaitis, a więc standardowe ustawienie wrocławskiego zespołu. Adomaitis, Zieliński, Migliniek. Dobrze znalazł Jamisona. Jak poradzi sobie z wyższymi rywalami tym razem? Niecelnie rozpoczyna Derek Phelps, Amerykanin z doświadczeniami niewielkimi, ale jednak z NBA. Alexis, Koturowicz i pierwszy pojedynek pod koszem, troszeczkę, może nie bezpośredni, ale mimo wszystko wygrany przez Koturowicza, 2-0 prowadzą gospodarze. Bardzo duży asyst ma także Alexis, mówiliśmy o tym graczu, 36-letni skrzydłowy, 204 cm wzrostu, może grać na pozycji niskiego lub wysokiego, silnego skrzydłowego i ma świetne statystyki w tym sezonie Suproligi, jest 4. strzelcem, a teraz Maciej Zieliński nie trafia i jeszcze fauluje z Jamison w tej akcji. Alexis ma skuteczność powyżej 50%, 50% skuteczności za 3 punkty, prawie 5 zbiórek w meczu, a także 3 asysty, a średnia punktowa 20,6. Naprawdę doświadczony zawodnik, który wiele potrafi, jak widzieliśmy, już zaliczył 1. asystę w tym meczu. Derek Phelps. Ten zawodnik był kiedyś mistrzem NCAA z drużyną North Carolina. Wendell Alexis. Ponad Adamem Wójcikiem takich pojedynków się spodziewano i drugi raz Koturowicz lepszy od Jamisona. Alexis puduje w dobrej sytuacji. Wrocławianie przegrywają 0-2. Zatrzymany Wójcik, ale był faulowany przez jugosłowiańskiego środkowego i będziemy mieli pierwsze w tym spotkaniu rzut osobiste. Koturowicz pozwolił sobie na ciężkie słowa w jednym z wywiadów. Stwierdził nawet, że trener reprezentacji Jugosławii, trener Zeliko Obradowicz, nie zabrał go na igrzyska, bo miał interes w tym, aby promować innych zawodników, a byli tam gracze słabsi od niego. Wójcik podłuje pierwszy rzut osobisty. No to dzisiaj zobaczymy, jak to z tym Koturowiczem jest. Na pewno jest to jeden z lepszych środkowych Suproligi. Bardzo groźny, jeżeli chodzi o
zbiórki w ataku, zwłaszcza co już zobaczyliśmy, będzie miał problem z tym drużyna wrocławska, gdyż Wójcik ma się zajmować Aleksisem, w związku z tym niższy, jak już mówiliśmy, o 7 cm Jamison przy Koturowiczu, który znakomicie potrafi znaleźć się pod koszem atakowany. Koturowicz, widać, że chcą wykorzystywać jego przewagę wzrostu nad Jamisonem. Jeszcze raz tam Jugosłowianin i drugie przewinienie Harolda Jamisona. To może być problem, bo jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o graczy wysokich, rezerwa w drużyny wrocławskiej, to nie jest mocna strona. Rzeczywiście ten wykrakany może się okazać brak Joe McNulla będzie tutaj znaczący. Aleksis za 3 punkty. I Gliniec. Wójcik Aleksis pod koszem. 3 sekundy odgwizdane skrzydłowemu drużyny wrocławskiej. Adamowi Wójcikowi ciężej gra się po kilku genialnych meczach, tak można powiedzieć, w którym notorycznie dziennikarze europejscy uznawali go MVP. Był nie do powstrzymania i w tej chwili wielu trenerów taktykę budowaną przeciwko drużynie wrocławskiej rozpoczyna od tego, jak zatrzymać gracza z numerem 10. Blok Wójcika na Aleksisie. I Gliniec do Jamisona. Fantastyczny wsad z tego gracza i pierwsze prowadzenie drużyny wrocławskiej. 3-2. Gdzieś wydawało nam się, że kontrolę nad wydarzeniami przejęła Alba, ale taka akcja może poderwać zespół. Znakomite zagranie w obronie Wójcika, który może właśnie w tym elemencie będzie dzisiaj bardziej przydatny niż w ataku. Cały czas akcję Koturowicza przeciwko Jamisonowi. Skutecznie powstrzymany teraz jugosłowiański środkowy i wrocławianie w ataku. Zieliński, Adomaitis, Migliniec. Jak słyszymy, lepiej słychać doping kibiców wrocławskich niż doping fanów Alby. To na pewno pomaga koszykarzom. Rej Migliniec. Zieliński, strata piłki, ale przechwycił ją Jamison. Przestraszył się trochę w tej akcji Koturowicza. Brak dobitki Macieja Zielińskiego. Niecelne rzuty. Cieszą te zbiórki w ataku. Mówiliśmy o tej przewadze pod koszami Niemców, ale trzeba wykorzystywać te szanse na łatwe punkty. Martwi nieskuteczność. Derek Phelps za 3 punkty nieskutecznie. Harold Jamison. Migliniec. Spokojnie wrocławianie, jak do tej pory nie mieliśmy. Tylko raz mieliśmy szybki atak, który jest jedną z silniejszych broni drużyny wrocławskiej. Indywidualnie Migliniec rzadko to robi, ale opłaciło się przewinienie Derricka Phelpsa i będziemy mieli rzut osobisty. Bardzo dużo uwagi poświęcają rywale nie tylko Wójcikowi, ale także Migliniecowi po tych paru meczach, kiedy popisywał się on wieloma asystami. Teraz widzimy, że Phelps bardzo blisko niego. Wiedzą już przeciwnicy Wrocławian, że nie jest bardzo szybkim rozgrywającym Migliniec. Można go naciskać, ale takie akcje mogą być odpowiedzią na to. Jeżeli faulę będzie łapał Phelps, będzie musiał zrezygnować z tego nacisku wobec Łotysza. 5 punktów z rzędu drużyny Ceptrajdy i Śląska Wrocław i 3-punktowe prowadzenie. Derek Phelps, Henryk Redl indywidualnie. 2 punkty zaliczone i będziemy mieli przewinienie Adama Wójcika. Będziemy zwracać uwagę na przewinienia graczy wysokich. Zobaczymy, jaka tak jest. Na pewno przewinienie odgwizdano Adamowi Wójcikowi. Na przewinienia graczy wysokich szczególną uwagę, bowiem na ławce rezerwowych jest jeszcze Tomasz Cielebąk i biorąc pod uwagę fakt, ile przewinień mają już Wójcik z Jamisonem, na pewno pojawi się na parkiecie. I tutaj dyskusyjna decyzja sędziego. Dobre dogrania do Majtisa pod kosz do Zielińskiego. Nie ma dobrego początku kapitan wrocławskiego zespołu. Widzimy, że tutaj chyba odpychany jednak mimo wszystko przez Redla. Przed chwilą pomylił się w obronie, teraz pomylił się w ataku. Zobaczymy, jak będzie w dalszej części gry. Jeszcze raz akcja Henryk Redl. Tym razem złapał na przewinienie Harolda Jamisona. Jest to 3 faul Amerykanina. A przypomnijmy, za nami dopiero kilka minut tego pojedynku. Bez wątpienia nielegalnie w obronie zachowywał się w tym momencie Jamison. Odpychał ręką Redla zupełnie niepotrzebnie. I niestety w tym momencie wraca na ławkę. A więc ta siła podkoszowa
wrocławskiego zespołu znacznie słabsza. Dominik Tomczyk jako wysoki skrzydłowy. Zbiórka Macieja Zielińskiego. Może teraz wreszcie szansa na kontratak. Migliniecz, Adomaitis. Była czysta pozycja Wójcika. Nie zauważył tego gracza Litwin i kolejny niecelny rzut. Derek Phelps. Poturowicz szybko do Tomicia. Phelps. Henryk Rödl. Świetnie się znają z Phelpsem. Razem grali na uniwersytecie. Nie było żadnego z wrocławskich graczy. Ponownie Phelps. Ponownie nieskuteczny na nasze szczęście Adam Wójcik. Maciej Zieliński. Świetnie dostrzegł Wójcika. Migliniecz ten zablokowany przez Koturowicza. W tym meczu, jak do tej pory, gracze podkoszowi to nie jest mocna strona drużyny wrocławskiej. Phelps. Tomić. Rödl. Aleksis. Koturowicz. Nie chciał ryzykować już Adam Wójcik. Trzeciego przewinienia i to kosztowało stratę kolejnych punktów. Czwarty punkt na koncie Koturowicza. Ale bardzo źle bronił teraz Adam Wójcik. Dał się nabrać na prosty zwód. Zamiana krycia, jak widzimy, teraz Dominik Tomczyk zajmuje się Aleksisem, a Wójcik Koturowiczem. Migliniecz. Doskonale wiedzieli, że wrocławianie, gracze Alby, że wrocławianie grają często pick and roll w ataku. Próba rozegrania takiej akcji od razu kończy się wybiciem piłki na aut. Widać, że ta gra drużyny wrocławskiej doskonale rozpoznana, wiedzą czego się spodziewać. Migliniecz. Tomczyk. Oszukał Aleksisa. Dobre dogranie do Wójcika, ale ten nie połapał się w tej akcji i kończy ją indywidualnie. Henryk Rödl. Piąty punkt tego gracza. I 9 do 5 prowadzą gracze Albatrosów. 7 punktów z rzędu zespołu z Berlina. Niestety to skutek przede wszystkim złej gry w ataku wrocławian, bo tych punktów mogło być więcej w wykonaniu zespołu Ceptera. Niestety niedokładne dogrania, dobra obrona skupiona pod koszem. Tymczasem wrocławianie uparcie szukają tam właśnie szans dogrania do Adama Wójcika. Migliniecz. Naciskany agresywnie przez Phelpsa. Adomaitis. Niecelnie. Próba jeszcze do bitki Wójcika. Nieszczęśliwa. Tomić. Phelps. Rödl. Tym razem wrocławianie przechwycili piłkę po zagraniu rywali. Faulowany Zieliński przez Wendela Aleksisa. Niewidoczny Wendel Aleksis. Spodziewaliśmy się, że to może być mecz jednego aktora, podobnie jak spotkanie Alby w Grecji, w Atenach, gdzie bezapelacyjnie gwiazdą numer jeden był właśnie Amerykanin. Jak do tej pory poza dwoma asystami nic wielkiego nie pokazał. 28 punktów zdobył Aleksis tydzień temu w Atenach, znaczy z Panathinaikosem, ale to nie wystarczyło. Nie wystarczyło także znakomita skuteczność. Trafił tam 9 z 11 rzutów z gry, w tym 2 na 2 za 3 punkty. Ale dzisiaj na razie Henryk Rödl jest chyba głównym bohaterem. Sporo asyst, sporo akcji przez tego koszykarza. Migliniecz. Blisko przechwytu po raz kolejny. Gospodarze, ale uratował piłkę Avliasz do spółki z Tomczykiem. Migliniecz za 3 punkty. Nie ma zbiórki i Alba w kontrataku. Derek Phelps. Doskonale zablokowany przez Dominika Tomczyka. Skupił się na tym, aby uniknąć blok od Macieja Zielińskiego, a tymczasem dobrze asekurował tą akcję Tomczyk. Piłka dla Wrocławia. Analizujemy tak, popatrzmy tutaj, Maciej Zieliński także pomógł przy tym bloku. Należy podkreślić, faul Tomicza już bezsporny. Phelps na razie nie ma dobrego dnia i stąd decyzja o jego zmianie. Amerykanin nie jest tak dobrym liderem zespołu, w jakim w poprzednich latach byli inni Amerykanie. W Suprolidze dotąd zdobywa co prawda ponad 14 punktów w meczu, ale skuteczność ma dość niską. Dominik Tomczyk skutecznie z rzutów osobistych, a zamiast Phelpsa na parkiecie Sven Schulze z numerem 6. 2 punkty na koncie Dominika Tomczyka i 2 punkty straty wrocławian do Alby. Z
zwykle w tym momencie pojawiłby się na boisku Marko Pesic, ale dzisiaj chyba jakaś kontuzja wyeliminowała tego gracza, który za ogół gra w pierwszej piątce, syn trenera. Dzisiaj nie było go w ogóle w składzie. Błąd kroków, tak jest. Poczekaliśmy na sygnalizację sędziów, bo tutaj można było oczekiwać również przewinienia, ale bezapelacyjnie błąd kroków. Tak doświadczony gracz jak 36-letni Alexis popełnił. Szansa na dla Wrocławia na doprowadzenie do remisu. Migliniec agresywnie kryty teraz przez Szulce. Nie ma komu oddać piłki. Dominik Tomczyk, Migliniec. Świetne dogranie do Adama Wójcika, tym razem skutecznie wykorzystana pozycja i 9-9. Po tej przerwie dla trenera Ulepa trochę więcej spokoju, przede wszystkim dobra obrona. Wrocławianie podkreślali, że od dłuższego czasu ćwiczyli zagrania w obronie mające wyeliminować Alexisa i teraz widzieliśmy dobrze podwojony Amerykanin w poprzedniej akcji stracił piłkę. Pogubił się Kurowicz, wydawało się, że ta piłka będzie dla drużyny wrocławskiej. Choć nie wiem, czy sędziowie tak jest. Zdecydowali jednak, aby akcję kontynuowała Alba. Tomić. Nieskutecznie. Piłka dla Wliasza. Faulowany. Wymusił w zasadzie ten faul na Svenie Szulce. Teraz po wejściu Wliasa możemy być zadowoleni z obrony zespołu wrocławskiego. Nie wiadomo, czy to akurat wejście Wliasa spowodowało taką sytuację, ale niewątpliwie w tym momencie zmieniła się trochę gra w obronie, bardziej dokładna. Być może teraz niższy skład bez Adama Itisa powoduje to, że nadążają za rywalami gracze wrocławscy. A warto zwrócić uwagę, że praktycznie bez klasycznego rozgrywającego teraz zespół Alby Berlin. Nie ma na boisku Phelpsa, kontuzjowany Pesic. I piłkę rozgrywa Rydl, 201 cm wzrostu. 11-9 dla Wrocławian, a aż 7 punktów z tego dorobku zdobyli Wrocławianie dzięki rzutom osobistym. Przewinienie na Aleksisie odgwizdane Migliniecowi. Nie może się zgodzić Łotewski rozgrywający z tą decyzją sędziów. A więc trudno o punkty z gry, trudno o znalezienie pozycji. Wrocławianie szukają jej przede wszystkim pod koszem, a tam walka o pozycję jak na razie wygrywa Alba. Aleksis do tej pory bez zdobyczy punktowej. To najskuteczniejszy strzelec w rozgrywkach Suproligi Alby. Ponad 20 punktów średnio w każdym meczu. Jest w czołówce na czwartej pozycji strzelców w Suprolidze. Piłka dla Wrocławian. Kościuk. Ostatnio świetne spotkanie przeciwko Ulkerowi. Bardzo agresywnie pilnowani wrocławianie i jeszcze raz Sven Szulce fauluje Aleksandra Wliasza. Dobra zmiana Wliasza, agresywna gra w obronie, zbiórki pod koszami. Będzie kolejna przerwa. Do tych statystyk, które widzieliśmy, 10 zbiórek w obronie drużyny wrocławskiej, ale żadnej w ataku. Natomiast Alba do tej pory trzykrotnie zebrała piłki w ataku, 5 zbiórek w obronie. Tu możemy być troszeczkę zdziwieni, bo kilkakrotnie oglądaliśmy. Zdawało nam się, że były jakieś dobitki zespołu wrocławskiego, po których zbiórki w ataku powinny być zaliczone, no ale tak, oficjalne statystyki, a oficjalne statystyki Suproligi są prowadzone we wszystkich halach przez akurat niemiecką firmę, także oni chyba powinni wiedzieć najlepiej. 3 punkty przewagi wrocławian. Tomić nieskutecznie jeszcze raz. Mamy 11 zbiórkę w obronie. Tu nie mamy wątpliwości. Robert Kościuk. Tomczyk. Wyrzucona piłka w aut. Złe rozegranie. Wydawało się, że dobrze zbiegał pod kosz Adam Wójcik. Można było dograć piłkę do niego. Dominik Tomczyk wybrał inne rozwiązanie i piłka wylądowała na aucie. Alba, Koturowicz, Tomić, Szulce i osamotniony zawodnik, który w międzyczasie pojawił się na parkiecie. Stipo Papić. Nie do zatrzymania, nie wiem, wrocławianie być może również nie zauważyli, że zjawił się na parkiecie. Bardzo dziwnie teraz zagrali wrocławianie w obronie. Papić co prawda jest jednym z najsłabszych graczy Alby. Dotąd zdobył zaledwie 4 punkty we wszystkich meczach, grał. Avlias za 3 punkty niecelnie, ale potem ta przerwa tym razem zaszkodziła
zespołowi wrocławskiemu, który jakiś nieskoncentrowany wyszedł na boisko. Także myślę, że można by szukać szansy w tym, że nie ma rozgrywającego żadnego na boisku. Tymczasem ani Kościuk, ani Awlijas, dobrzy obrońcy, nie pilnują Redla, tylko Zieliński się nim zajmuje. Szujce. Jeszcze raz dograna piłka pod kosz do właśnie Henryka Redla, który zdobywa swój 7 punkt w tym spotkaniu i wyprowadza gospodarzy na jednopunktowe prowadzenie. Przy Zielińskim, który teraz bezradnie rozkłada ręce, dużo punktów zdobywa Redl, który dotąd średnio miał 5 punktów w meczu. Awlijasz, Wójcik, ma problemy z Koturowiciem. Zieliński za 3 punkty, nieskutecznie, nie było Wrocławian pod koszem, nikt nie mógł skończyć tej akcji. Ostatnie sekundy pierwszej kwarty, Dejan Koturowicz, 16 punkt dla zespołu Alby, 6 punkt Koturowicza, mało czasu na rozegranie ostatniej akcji. Wrocławianie za 3 punkty, Kościół nieskutecznie, a więc pierwsza kwarta kończy się 3-punktowym prowadzeniem gospodarzy, 16-13. Pierwsza kwarta, która może być troszeczkę zaskoczeniem po tym, jak oglądaliśmy przede wszystkim bardzo miłą dla oka koszykówkę w meczu Ceptrajda i Śląska Wrocław z Ulkerem. Tu mamy praktycznie koszykarskie szachy. Bardzo mało takich akcji, z jakim wrocławianie są słynni, ale to chyba taka taktyka obronna Alby. Myślę, że Alba bardzo dobrze gra w obronie. Wiedzieliśmy o tym, że we własnej hali przede wszystkim jest bardzo groźna. Tutaj nie tracą zbyt wielu punktów gracze z Berlina. Najwięcej 77 w meczu z dogrywką, a więc bardzo dobre wyniki obronne. Natomiast wrocławianie niewątpliwie dali się wciągnąć w taką szarpaninę. Tu mówiłeś o koszykarskich szachach, myślę, że raczej koszykarskie zapasy na razie pod koszami. Nie potrafią rozciągnąć obrony wrocławianie rzutami z dystansu, a przecież mają wielu strzelców. Ta taktyka jak gdyby dostosowała się do gry Alby, a tak być nie powinno. Żeby nie obudził się w tym meczu Wendell Alexis jak na razie z 1 punktem na koncie. Do pierwszej piłki skaczą Tomasz Cielewok i Dejan Koturowicz, dla kogo ta piłka uratował ją Henryk Redl, który cały czas w roli prowadzącego grę drużyny Alby Berlin. A przypomnijmy, ten gracz 31-letni, doświadczony, mistrz NCAA i mistrz Europy, 201 cm wzrostu. Koturowicz, przy nim Tomasz Cielewok, ciężkie zadanie dla tego zawodnika. W pierwszej akcji jednak bez punktów Koturowicz. Kościuk, mocno naciskany. Adomaitis. Uratowana piłka przez Cielebąka. Awlijasz ponad rękoma rywali zdołał jednak wywalczyć tą piłkę. Blisko straty wrocławianie. Piłka dla Ceptrajda i Śląska Wrocław. Ma pretensje trener drużyny gospodarzy Emir Mutafcic, ale jako ostatni dotykał ją jeden z graczy Albatrosów. Agresywnie kryty teraz Robert Kościuk. Przy nim jest Stefano Garic z numerem 11. Kościuk. Świetne dogranie do Tomasza Cielebąka, ale ten nie zrozumiał intencji Adomaitisa i kolejna strata na koncie drużyny wrocławskiej. Na razie bez punktów w drugiej kwarcie. Redl. Szulce. Koturowicz. Garis. Redl. Szulce. I piłka dla Alby. Obaj trenerzy zdecydowali się na wystawienie dosyć sporej liczby graczy rezerwowych, których nie oglądaliśmy w pierwszej połowie. Adomaitis wywalczył jednak piłkę. Cielebąk. Kościuk. Adomaitis. Była szansa na rozegranie szybkiego ataku. Adomaitis faulowany. Nie ma jednak punktów. Będą 2 rzuty Litwina. Ale dobra akcja Adomaitisa. Sporo chaosu na boisku. Dużo rezerwowych. To na pewno jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy, ale wrocławianie znani byli z tego, że ich rezerwowi spisywali się bardzo dobrze. Szukaliśmy także w tym szansy przed meczem, rozpatrując, gdzie są przewagi poszczególnych zespołów, ale na razie nie widać tej przewagi. Przede wszystkim ten nacisk na rozgrywających, nacisk na zawodników wyprowadzających piłkę wprowadza straszliwe zamieszanie w szeregach wrocławskiego zespołu. Pierwsze punkty w drugiej kwarcie na koncie drużyny wrocławskiej, po raz kolejny z rzutów osobistych. Tylko czy tak można przez cały mecz?
No jeśli będą tak faulować gracze z Berlina, to może niedługo bardzo mało ich zostanie na boisku. Ale myślę, że nie należy szukać w tym szansy. Myślę, że większa dokładność w grze Wrocławia. To jest potrzebne. Koturowicz faulowany przez Tomasza Cielebąka. Pierwsze przewinienie tego młodego zawodnika. 204 cm wzrostu, a więc również on ustępuje warunkami fizycznymi Dejanowi Koturowiczowi. Zmiany w składzie. Na centrze, jako center grał tylko w trzeciej lidze, gdy był zawodnikiem Stali Ostrów. Wtedy jako młody zawodnik grał właśnie w trzeciej lidze w tej drużynie, a także w USA w Uniwersytecie Marist za 3 punkty Garis. Szczęśliwie dla Wrocławia ta akcja się zakończyła, natomiast nigdy na pewno nie grał przeciwko takim graczom jak Koturowicz, bo ani w jednej, ani w drugiej drużynie, kiedy był centrem, nie musiał zmagać się z takimi rywalami, więc to także problem dla Cielebąka. Kościuk. Indywidualnie. Adomaitis. Robert Kościuk. Nieskutecznie. Problemy z organizacją gry w ataku. Stefano Garis. Dużo czasu spędził, dużo za dużo do tego błąd kroków tego młodego zawodnika, w którym tak twierdzą przynajmniej niemieccy dziennikarze, będzie jeszcze głośno. W drużynie Alby dwie zmiany. Na boisku pojawił się Teoman Osturk oraz wrócił Wendell Alexis. A więc jednak bardziej doświadczonych, wysokich graczy potrzebuje trener Mutapcić. Adomaitis za 3 punkty wreszcie. 18 punkt dla drużyny wrocławskiej. W drugiej kwarcie to 5 punkt Adomaitisa i 5 punkt tego gracza w całym spotkaniu. Po raz kolejny prowadzimy. Błąd Alby, błąd tego gracza Teomana Osturka. Szansa dla drużyny wrocławskiej. Kościuk już na własnej połowie naciskany przez Garisa. Andriasz. Kościuk. Andriasz za 3 punkty. Nie było zbiórki, chociaż blisko wywalczenia tej piłki. W parterze był Adomaitis. Gubi piłkę Alexis, no chyba w świątecznej formie już. Niektórzy zawodnicy, myślami gdzieś daleko. Henrik Rödl. Jemu również piłka nie klei się do rąk. Osturk. Coraz mniej czasu. Alexis. Kto przechwyci tą piłkę jednak dla drużyny Alby Berlin? Ale dwie sekundy tylko do końca tej akcji, jak widzimy na zegarze ponad koszem. Myślę, że radosna koszykówka zagościła na taka świąteczna rzeczywiście na boisku i tylko kto z tego wyjdzie zwycięsko. Na razie nieźle na tym wypada Śląsk w drugiej kwarcie, a to głównie dzięki Adomaitisowi, który jednak chyba teraz opuszcza boisko. Do tej pory jednak wrocławianie nie stracili jeszcze punktu w tej kwarcie. Dobra obrona drużyny wrocławskiej, choć i proste błędy Alby, bo też trzeba to podkreślić. Trener Mutapcić na pewno ma sporo do powiedzenia swoim graczom. Po raz pierwszy pojawia się na parkiecie Maciej Zieliński. Teraz ważne, aby wybronić te dwie sekundy. Alexis, piłka dla drużyny wrocławskiej. A więc kolejna akcja, która nie kończy się punktami dla gospodarzy. 5-0 w drugiej kwarcie dla Ceptrajda i Śląska Wrocław. Mimo, że nie było kilku podstawowych graczy od pierwszej minuty. Tym razem Avriasz wyprowadza piłkę. Zieliński. Kościuk. Avriasz. Z pół dystansu nieskutecznie. Derek Pelt, który w międzyczasie pojawił się na parkiecie, będzie szukał szansy na kontratak. Punkty dla Alby Berlin zdobywa Osturk. Przełamana niemoc, kilkuminutowa i pierwszy remis od dłuższego czasu. Dobrze zachował się tam w obronie Kościuk, ale sędziowie nie odgwizdali faulu w ataku. Popatrzmy co teraz. Niestety znów nieskuteczna akcja, tym razem Cielebąka. Wrócił na boisko Phelps. I piłka dla drużyny Alby. Jak to się mówi, gospodarzom sprzyjają nawet ściany. Będzie ją wybijał Henrik Rödl zza linii bocznej. Osturk. Phelps. Jeszcze raz Osturk. Z problemami, ale umieszcza piłkę we wrocławskim koszu.
4 punkty z rzędu Osturka, gracza Niemca, także z tureckim paszportem. I to ten zawodnik jest tym razem środkowym, który sprawia problemy wrocławskim koszykarzom. Maciej Zieliński. Świetne dogranie pod kosz do Tomasza Cielebąka, ale już w drugiej akcji z rzędu zawodnik Ceptera Idei Śląska Wrocław nie wykorzystuje dobrych pozycji. Henryk Rodl odrzucił na obwód do... To jest z numerem 5 Drażen Tomić i pierwszy rzut za 3 punkty w wykonaniu Alby Berlin. 5-punktowe prowadzenie dla odmiany gospodarzy. A więc z rywami grają oba zespoły, tak samo wyglądała również pierwsza kwarta. Tomić jest groźnym strzelcem z dystansu, pokazywał to także w reprezentacji Niemiec. Potrafi seriami trafiać za 3 punkty, trzeba uważnie grać, ale myślę, że problemem Wrocławia teraz jest przede wszystkim gra w ataku. Teraz znów przez ręce Maciej Zieliński, jak gdyby nie wiedząc, co ma zrobić, po prostu oddał rzut. Eric Phelps zaczarował troszeczkę w tej akcji. Osturk, Rödl, Phelps. Indywidualnie, na szczęście nieskutecznie zbiórka Tomasza Cielebąka, przewinie nieodgwizdane Teumanowi Osturkowi. Bardzo dobrze teraz zachował się Tomczyk, nie reagował nerwowo na zwody Phelpsa, stał w miejscu, nie pozwalając sędziom absolutnie na odgwizdanie faulu w tej sytuacji. Wreszcie dobra akcja obronna, bo poprzednie 3 zakończyły się zdobyciem punktów, a tu widzimy, jak świetnie panuje nad piłką Derek Phelps, koszykarz, który grał już w wielu klubach, w wielu ligach, ale w Albie Berlin jest pierwszy sezon. Przez długi czas podróżował między CPA, półamatorską ligą w Stanach Zjednoczonych, a ligą niemiecką. 2 ostatnie sezony spędził w Telekomie Bonn i jego dorobek w tym zespole doceniony w zeszłym sezonie w Pucharze Saporty. 14 punktów, 4,5 asysty, a my widzieliśmy, że z tą skutecznością rzutów z dystansu jest bardzo, bardzo niedobrze. Ale nie mieliśmy dobrze rozegranych akcji, nie było tak, że z łatwych pozycji, z wypracowanych zrzucali gracze wrocławscy, to raczej takie rzuty na siłę, rzucał tak Avilias, rzucał tak Zieliński. Myślę, że dzisiaj wrocławianie grają niestety dużo słabiej niż choćby to było tydzień temu w meczu z Ulkerem. Jeżeli przełamią tę niemoc, mają szansę wygrać, bo ciągle jeszcze rywale, mimo tego, że grają słabo, jak mówimy, nie uciekli na dużą odległość i to jest dość pocieszające. Ja bym tu jednak się opierał przy tym, że mamy tutaj taką jugosłowiańską szkołę trenerską, opartą na tym, aby doskonale rozpoznać najsilniejsze strony drużyny przeciwnej. I to widać, że gracze na parkiecie mają wielkie problemy z tym, żeby czymkolwiek zaskoczyć przeciwnika, bo ten jest świetnie przygotowany na to, co może zagrać rywal. I może stąd właśnie taki mało porywający przebieg tego spotkania. Teraz jednak wróciła część pierwszej piątki wrocławskiej i może teraz to będzie wszystko lepiej wyglądało. Adam Wójcik jest, także Rajmund Smigliniec to odpowiedź na to, także pociągnięcie trenera Buta Pcicza, który tak wprowadził swoich podstawowych zawodników. Smigliniec, Avliasz znowu wymuszona pozycja za 3 punkty, ale tym razem niemal równo z końcową syreną piłka ląduje w koszu. 23-21, a na koncie Avliasza 7 zdobytych punktów. Phelps, naciskany tym razem przez Miglinieksa. Tomić, jeszcze raz z dystansu, jeszcze raz skutecznie, ale teraz za 2 punkty. 5 punkt Drażana Tomicia. Avliasz, dobrze odcinany Miglinieks, nie mógł się włączyć w konstruowanie tej akcji. Wójcik w indywidualnej akcji przeciwko Osturkowi bez problemów umieszcza piłkę w koszu. 5 punkt Adama Wójcika. Jeśli takie właśnie ustawiane, spokojnie akcje będą grali wrocławianie, jest szansa, że wreszcie odzyskają kontrolę nad wydarzeniami. Niestety nie widzieliśmy, co się stało teraz na boisku. Ale jęk zawodu polskiej części publiczności niewątpliwie na pewno może świadczyć o tym, że nie było to nic po myśli drużyny wrocławskiej. Piłka z boku dla zespołu Alby. Derek Phelps. Jeszcze raz indywidualnie, tym razem odgwizdano przewinienie Dominikowi Tomczykowi. Popatrzmy jeszcze raz, czy tu można się było doszukiwać faulu. No, na pewno ta powtórka nie wyjaśniła nam tej sytuacji. Z tej pozycji nie było widać, jak zachowywał się Tomczyk w obronie, ale
na pewno ręce podniesione w górę Avdiasa i to nie był jego, to nie było jego przewinienie. Dużo zmian w składzie także Alby. Pojawił się z 13 Tomy Torwart. Młody gracz, który dotąd niewiele występował w Suprolidze, ale tak jak już mówiłem, kontuzja Marco Pesicia powoduje, że szuka optymalnego ustawienia także trener Mutapcic, być może także zaskoczony dzisiaj słabą dyspozycją Wendela Alexisa. Ciągle jeden punkt tylko lidera Alby. Ederik Phelps zdobywa swoje pierwsze punkty w tym spotkaniu. 4 punkty przewagi. Forward bardzo agresywnie przymiegł linię Ksie. Wójcik łatwo poradził sobie z Osturkiem. To może być sposób na grę w ataku, na poprawienie gry w ataku drużyny wrocławskiej. Nie wydaje się, aby Teoman Osturk był graczem, który mógłby się przeciwstawić Wójcikowi. Zieliński, autor najefektowniejszej akcji w Suprolidze w poprzednim tygodniu. Pierwsze punkty kapitana drużyny wrocławskiej i 2 punkty straty Ceptrajdej Śląska Wrocław. Phelps. Przewinienie Avliasza. Faulowany Drażan Tomić. Musi bardzo uważać Avliasz, bo troszeczkę wolnego miejsca na obwodzie może być równoznaczne z kolejnymi straconymi punktami. Osturk, Phelps, Alexis, tym razem przy nim Dominik Tomczyk, jeszcze raz nieskutecznie, ale zbiórka w ataku Osturka i niestety trzecie przewinienie w tym spotkaniu wyląduje na koncie Adama Wójcika. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Powstrzymany skutecznie i dobrze, na pewno czysto Alexis, Adam Wójcik. Z tyłu wydawało nam się, że czysto zablokowany ten rzut, ale innego zdania byli sędziowie. Z kłopotów z faulami wrocławian ciąg dalszy. Dobra gra w obronie Tomczyka, warto na to zwrócić uwagę, ale błąd Adama Wójcika, który zostawił zupełnie niepotrzebnie swojego obrońcę, spowodował tę sytuację, że za nim będąc musiał blokować. A Teoman Osturk zaskakuje nas tak, że nie jest to gwiazda, nie jest to zawodnik, który zdobywa sporo punktów w Suprolidze, dotąd średnia 5,6, a dzisiaj już 6 punktów. Cały czas 4-punktowe prowadzenie gospodarzy, bardzo agresywna obrona. Dobrze rozegrana akcja Migliniexa, sporo zdrowia kosztuje to spotkanie, bo nawet przeprowadzenie piłki na pole atakowane jest już dużym problemem. Faulowany w tej akcji przez Torwarta. Krótko był na boisku młody Torwart. Wraca Redl, który bardzo dużo wnosi dzisiaj do gry zespołu Alby. 7 punktów w tym meczu. Ale ciągle znakomita obrona, ale teraz oszukana. Wreszcie po raz pierwszy efektowna akcja do Wójcika. Odrodzony Adam Wójcik po tej słabszej pierwszej kwarcie. I znów 2 punktami tylko prowadzi Alba. Mamy kandydaturę na kolejną akcję tygodnia w Suprolidze. Alexis. Tomić. Phelps. Mało czasu na zakończenie tej akcji. Phelps przez ręce. I do czego nas przyzwyczaił w tym meczu nieskutecznie. Wreszcie z kontrataku wrocławianie, ale nie wykorzystuje szansy. Zieliński faulowany. Dominik Tomczyk, będą 2 rzuty osobiste. Niezadowolony Maciej Zieliński kręci głową. Można było skończyć tą akcję. Liczyć jeszcze na dodatkowy rzut osobisty. A ja, żeby nie uchodzić za malkontenta w tej transmisji, chciałem powiedzieć, że wreszcie troszeczkę zespół wrocławski lepiej zagrał. Przede wszystkim, myślę, jest to spowodowane jakąś taką większą energią, jaką wnosi do gry Migliniex. To poprzednie zagrania, wejście pod kosz, potem piłka nad kosz do Wójcika. Teraz właściwie zmusił tym podaniem do szybszego biegu Zielińskiego, który jak gdyby nie miał ochoty do tak szybkiej akcji. I z tej kontry wyszło tylko same dobre rzeczy dla Wrocławia. Niewiele brakowało. Byłoby już wyrównanie, ale po rzutach wolnych będzie szansa wyrównać bilans meczu. A to zagranie do Adama Wójcika. 7 punktów Adama Wójcika. Tyle samo ma na koncie Aleksander Avliasz. Wrocławscy kibice na ekranach telewizorów. Jeszcze nie za bardzo ucieszone miny, ale miejmy nadzieję, że będą się cieszyć po końcowym gwizdku.
5 punktów na koncie Daniusa Adomaitisa, po 2 punkty Dominik Tomczyk, Harold Jamison i właśnie Migliniec oraz Maciej Zieliński. W drużynie Alby jak do tej pory najskuteczniejszy Henryk Redl, który 7 punktów zdobył jednak w pierwszej kwarcie, do tej pory nie powiększył swojego dorobku. Po 6 punktów Dejan Koturowicz i Teoman Osturk. A 5 punktów tego gracza Tomicia w ważnym momencie. Zobaczymy, co będzie się działo, kiedy wróci na boisko Koturowicz. Na razie dwóch środkowych, każdy w innej kwarcie grał, dwóch środkowych Alby po 6 punktów i to potwierdza to, co mówiliśmy przed meczem, że kłopoty pod koszem mogą być, kiedy wyłączony zostanie Jamison, tak jak to się stało po 3 faulach tego gracza. Dominik Tomczyk tylko raz skutecznie, rzut osobistego, 1 punkt straty wrocławian do Alby. Derek Phelps, ostatnia minuta pierwszej połowy spotkania. Alexis, znowu z problemami na szczęście dla wrocławian. Maciej Zieliński w kontrataku przeciwko 3 graczom Alby Berlin, ale są punkty. Jeszcze dyskusja z sędzią, domagał się odgwizdania przewinienia. Jednopunktowe prowadzenie drużyny wrocławskiej. Trzeba jednak jeszcze obronić. Phelps, to granie do Alexisa, który nie łapie dobrego podania. Wójcik, Migliniec. Spokojnie rozegrają tą ostatnią akcję w ataku. Prawdopodobnie w tej części spotkania wrocławianie. Migliniec, Wójcik za 3 punkty. Skutecznie. 33 punkt dla drużyny wrocławskiej. Tak jak końcówka pierwszej kwarty była udana dla drużyny gospodarzy, tak teraz punktują przede wszystkim goście. 4 punkty przewagi wrocławian i jeszcze jeden przechwyt. I równo niemal z końcową syreną Dominik Tomczyk. Cóż za końcówka Wrocławia. Świetne zagrania pod koniec, świetna obrona, znakomita akcja Zielińskiego, potem fantastyczny rzut Wójcika, a teraz świetna kontra w wykonaniu Dominika Tomczyka. Świetny koniec pierwszej połowy, 6 punktami prowadzi Cepel. Do tej pory najwięcej punktów dla drużyny wrocławskiej, 10 zdobył Adam Wójcik. I wszystkie te punkty, oprócz jednego celnego rzutu osobistego, to dzieło tego gracza w drugiej kwarcie. Tyle na razie, usłyszymy się po przerwie. Ponownie jesteśmy w Berlinie, hala Maxa Schmelinga. Witają Państwa Adam Romański i Michał Lizak. Po pierwszej części spotkania, dwóch kwartach, drużyna Ceptera Idei Śląska Wrocław prowadzi w Berlinie z Albą 35-29, 6-punktowe prowadzenie Mistrzów Polski, które może być troszeczkę zaskoczeniem, zważywszy na to, że jeszcze 7 minut, na 7 minucie drugiej kwarty mieliśmy prowadzenie Alby, która wydawało się kontroluje przebieg gry, tymczasem zakończenie drugiej kwarty bardzo udane dla wrocławian, wygrane 10-0, jeszcze raz okazuje się, że szybkie ataki to naprawdę bardzo mocna broń Ceptera Idei Śląska Wrocław. Przede wszystkim energia znowu w zespole wrocławskim, Cepter po prostu, Ceptera Idea był wreszcie sobą w końcówce tej kwarty i to najważniejsza przyczyna, dla której teraz mamy radosne nastroje, potwierdziła ta końcówka drugiej kwarty to, co mówiliśmy już wcześniej, że ten mecz jest na pewno do wygrania, co stworzyłoby znakomitą sytuację dla wrocławian, a przede wszystkim już sprawiłoby, że wrocławski zespół byłby poważnie liczony wśród kandydatów do czołowych miejsc w Suprolidze, no bo nie może słaby zespół wygrywać 4. meczu z rzędu na wyjeździe, a jeżeli by tak się stało, że wrocławianie by tutaj wygrali, właśnie byłby to 4. wygrany mecz na wyjeździe, a 5. w ogóle z rzędu. Ale zwróćmy uwagę na to, co zdecydowało o takim szczęśliwym zakończeniu tej drugiej kwarty. Przede wszystkim wreszcie szybkie kontrataki. No tutaj powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę dołożyli się do tego gracze Alby kilkoma nieprzemyślanymi atakami. Wykorzystane błędy Alby, wykorzystane przechwyty, po których widzieliśmy szybkie ataki. W pierwszej kwarcie i w początkowych fragmentach drugiej kwarty mieliśmy 1-2 kontrataki drużyny Ceptera Idei Śląska Wrocław, a powszechnie w tej chwili już w Europie mówi się o tym, że wrocławianie to taka drużyna, która nastawia się na dobrą, może jeszcze nie bardzo dobrą na poziomie europejskim, ale jednak dobrą obronę i grę szybko. Myślę, że ta obrona przede wszystkim wreszcie była także pod koniec drugiej kwarty, tego nie było wcześniej. Nie dostarczył tej obrony Harold Jamison, który szybko popełnił 3 faule i stąd jego nieobecność już pod koniec pierwszej kwarty, a także przez całą drugą kwartę na boisku, a więc bez centra grają wrocławianie, ale mimo to radzą sobie dobrze, może także dlatego, że w miejsce Koturowicza, mierzącego 210 cm środkowego Alby Berlin, pojawił się na boisku Osturk,
także środkowy, także z takim samym wzrostem, ale raczej wolący grę dalej od kosza, trochę wolniejszy, jednak mniejszej klasy zawodnik, i wrocławianie z nim radzili sobie całkiem dobrze, ale mimo wszystko obaj centrzy Alby Berlin zdobyli 12 punktów w pierwszej połowie, po 6, jeden i drugi, Koturowicz i Özturk. To jest znak ostrzegawczy, a drugi znak ostrzegawczy to na razie tylko jednopunktowy dorobek Wendela Alexisa. Wiemy, że ten zawodnik potrafi zdobywać nawet po 20 punktów w jednej połowie, średnią ma powyżej 20 punktów w Suprolidze. Jeżeli on się odnajdzie, to wrocławianie mogą być w kłopotach. Jak na razie pracuje na to, aby się nie odnalazł Alexis, przede wszystkim Dominik Tomczyk. On ma taką rolę, która często jest niedostrzegana przez kibiców. Jest w kilku kolejnych meczach zresztą, bo to dopiero jak popatrzymy później w statystyki po meczu, to się docenia grę tego zawodnika. Bardzo mocno walczy pod koszami. Wydaje się, że te warunki fizyczne, jakie ma, nie predysponują go do walki z takimi graczami jak Środkowi czy jak Alexis, który również lubi grać czasami nawet plecami do kosza, a jednak jak do tej pory wywiązuje się ze swojego zadania. Dominik Tomczyk, jeden na pewno z bohaterów tego meczu. Na razie tylko 5 punktów, ale znakomita gra w obronie, sporo zbiórek. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że statystyki mówią przede wszystkim o tym, że straszliwie niska skuteczność obu zespołów, 32%, Alba 30% rzutów z gry zaledwie trafiło do kosza w wykonaniu graczy Ceptera, a więc kto pierwszy zacznie trafiać, tym razem nie jest tak jak zwykle, że kto pierwszy zatrzyma rywala, ale kto pierwszy zacznie trafiać, będzie miał większe szanse na wygranie tego meczu. I jedno pytanie przed drugą połową jeszcze, które może być kluczowe, czy 3 przewinienia Adama Wójcika i 3 przewinienia Harolda Jamisona to może być klucz w tym meczu? Może być to problem pod koszem, myślę, że uważnie przeanalizowali statystyki trenerzy obu zespołów i możemy się spodziewać na początku sporo akcji, tak jak na początku meczu, tak jak na początku drugiej połowy, sporo akcji rozegranych do Dejana Koturowicza, który jest oczywiście w pierwszej piątce, w drugiej połowie w składzie Alby. Jeszcze mają się z czego cieszyć kibice Ceptera i Idei Śląska Wrocław, jak do tej pory 10 punktów Adama Wójcika, 7 Aleksandra Wliasza, 5 Dominika Tomczyka, 5 Daniusa Adomaitisa, 4 Macieja Zielińskiego i po 2 Harolda Jamisona i Miglinieksa. To dorobek wrocławian w Berlinie. Jak będzie w drugiej połowie, pierwsza piłka wygrana przez Albę. Derek Phelps, Redl, najmocniejsze piątki obu zespołów, Koturowicz, Phelps, pod koszem Alexis. Jeden punkt w pierwszej połowie, już ma 3. A więc rzeczywiście szukają pozycji pod koszem, rzeczywiście dogrywają do graczy, którzy są pilnowani przez wrocławian mających sporo przewinień. Alexis przez Wójcika, w odpowiedzi Maciej Zieliński, 6 punkt kapitana drużyny wrocławskiej. Ciekawe jest to ocenianie, jak trenerzy patrzą na ten mecz, tak samo jak my. Tym razem trener Mudabczyk zdecydował się najpierw uruchomić jednak Alexisa, którego uważa za ważnego gracza. Pierwsza akcja wyraźnie ustawiona po to, żeby Alexis mógł zagrać 1-1. Phelps, Koturowicz przeciwko Jamisonowi. Nie ryzykował Jamison przewinienia, musiał dochodzić Zieliński. W łatwy sposób uwolnił się Henryk Redl. W drugiej połowie nie zaliczył ani jednego punktu. Dobrze, tu trzeba to oddać Koturowiczowi. Dobrze dostrzegł partnera. 9 punkt Henryka Redla. Wrocławianie, Zieliński. Przeciwko dwóm graczom Alby. Wójcik po raz drugi za 3 punkty w tym meczu. Zbiórka w ataku Adomaitisa. Faulowany Litwin. Nie, piłka odgwizdany aut dla drużyny polskiej. Nieodgwizdane przewinienie. Jeszcze raz Wójcik na obwodzie. I nieodgwizdane przewinienie. Henryk Redl, tym razem gwizdek sędziowski, jednak się odezwał. Faul Macieja Zielińskiego. Dobrze oceniona sytuacja przez Zielińskiego. Widział, że gdyby Redl odegrał tę piłkę, byłyby łatwe punkty. Stąd ten faul. Trochę znowu chaosu w grze Wrocławia. Adam Wójcik daleko od kosza. Widzieliśmy pod koniec pierwszej połowy, że cenne są jego zagrania bliżej kosza. Koturowicz przeciwko Jamisonowi. Tym razem Amerykanin nie faulował, wysoko wyciągnięte ręce. Opłaciło się, nie trafił Jugosłowianin. Miglinieks indywidualnie i 2 punkty. 39 do 33. Dobrze uwolnił się. W Europie już wiedzą, że ten gracz oddaje, kiedy decyduje się na takie zagrania. Może tym zaskoczyć rywali, a obudził nam się Wendell Alexis. 5 punkt tego gracza. Świetne dogranie do Adomaitisa. Blisko przechwytu Rodl, ale uratował piłkę Litwin. Miglinieks. Jamison. Jamison z pół dystansu. Z
skutecznie. No, takich akcji Jamisona jeszcze nie widzieliśmy w Polsce. Być może wziął sobie on do serca to, że jest trochę za niski jak na środkowego, a teraz jaka decyzja sędziego? Dwa punkty zaliczone, taka sygnalizacja sędziego i nie zobaczyliśmy powtórki do końca, więc trudno nam oceniać tę sytuację. Faktem jest, że Jamisonowi odgwizdano czwarte przewinienie w tym spotkaniu. Zobaczymy, czy zaliczono punkty Koturowiczowi. Tak jest, ósmy punkt na koncie jugosłowiańskiego środkowego. Zmiana, zamiast Jamisona pojawia się na parkiecie Dominik Tomczyk, a Koturowicz przed szansą na powiększenie swojego dorobku. Trzy punkty przewagi drużyny wrocławskiej. Szkoda, że nie udało się powiększyć tego sześciopunktowego kapitału, bo to jednak dużo, dużo bardziej ułatwiłoby grę wrocławskim koszykarzom. Migliniec, Tomczyk, indywidualnie, nieszczęśliwie, ale co nie udało się za pierwszym razem, udało się za drugim. Tomczyk, siódmy punkt w tym spotkaniu. Dobrze walczą w ataku pod koszami wrocławianie. Teraz opłaciło się tam pozostać Wójcikowi i Tomczykowi. Sędziowie pozwalają dzisiaj na wiele. Koturowicz wymusza tym razem czwarte przewinienie Adama Wójcika. I sytuacja, jeżeli chodzi o graczy wysokich, robi się dramatyczna. Kto wie, czy to nie jeden z kluczowych momentów spotkania. I to trzeba podkreślić, większość z tych przewinień złapali oni właśnie na Koturowiczu. Jednak Adam Wójcik wciąż ma trzy przewinienia na koncie, a Koturowicz zdobywa swoje kolejne punkty. Koturowicz, który średnio zdobywa w Suprolidze 14 punktów, teraz wyraźnie jest głównym bohaterem Alby. Wszystkie akcje pod niego, świetna dyspozycja jugosłowiańskiego centra. W odpowiedzi dwa łatwe punkty Adama Wójcika. Bardzo szybkie spotkanie, zupełnie nie przypominające tego meczu z pierwszej części. Wendel Alexis, przechwyt wrocławian, Migliniec, jest szansa na rozegranie kontrataku. Adomaitis i dobitka Adama Wójcika. Kontra wrocławianie są zupełnie nie do zatrzymania dla zespołu Alby, zwłaszcza kiedy prowadzi je Raimond Migliniec w świetny sposób, ale potrzebna jest dobra obrona, a kiedy tylko piłkę dostaje Koturowicz, żadnej obrony właściwie nie ma w wykonaniu wrocławian. Kiedy inni gracze wykonują akcję, jest całkiem nieźle. Derek Phelps. Ustawiona akcja pod dogranie piłki do Koturowicza i tak się ostatecznie dzieje. Dejan Koturowicz, odgwizdane przewinienie Migliniexa, łapie się za głowę, widzieliśmy na dole ekranu trener Andrzej Urlew. Seria przewinień wymuszonych przez jugosłowiańskiego środkowego. Teraz w tej akcji wyglądało, jakby wszyscy bali się znaleźć na drodze Koturowicza, ale tylko zdecydował się na to Migliniex i zapłacił za to faul. Zablokowany Derek Phelps i szansa na kontratak. Adomaitis, wyrzucona piłka, próba dogrania do Zielińskiego. Chciał to zrobić efektownie, a chyba w tej akcji przede wszystkim chodziło o zdobycz punktową. Strata. Henryk Rödl. Wendel Alexis, faulowany przez Dominika Tomczyka i w przypadku Tomczyka też będziemy musieli się obawiać o przewinienia. Bez wątpliwości nieprzepisowo powstrzymywał Amerykanina w barwach Alby. Alexis wyraźnie nie w formie dzisiaj. Słabiej wykonywał te rzuty wolne. To jeden z dwóch trafił, a w sezonie ma 83%. Znakomitą skuteczność. Nie należy liczyć na to, że taki gracz, 36-letni, doświadczony, który w Europie gra już w wielu klubach, gra w Europie od początku swojej kariery zawodowej, od 14 lat. Zawsze zdobywał w okolicach 20 punktów w meczu, czy to w lidze, czy w pucharach. Zawsze na wysokim poziomie. 44 punkt dla Alby, 7 na koncie Wendela Alexisa. Cały czas na prowadzeniu wrocławianie, ale największy problem w tej chwili to przewinienia. Migliniec, znowu zabrakło szczęścia kontrataku Alby. Derek Phelps.
Amerykanin gubi się, nie jest dzisiaj mocnym punktem Alby, nie ma wątpliwości. Dobrze przechwycona piłka przez Dominika Tomczyka, szansa na łatwe punkty. Faulowany Adam Wójcik. Tym razem sędziowie nie mieli wątpliwości, przewinienie Henryka Redla. Naprawdę znakomicie gra Tomczyk w obronie, często jest uważany za strzelca, przede wszystkim za jednostronnego zawodnika, ale trudno nie zauważyć już nawet chyba w tych meczach Suproligi, jak bardzo przydatnym graczem jest defensywy. Niezadowolony teraz trener mu tapcić dwie straty z obu stron. Adam Wójcik niecelnie, z prostych wydawałoby się pozycji. Derek Phelps faulowany przez Raymonda Miglinieksa. Przewinienie to chyba najczęściej powtarzane przez nas słowo podczas tego spotkania. Gdybyśmy mogli obejrzeć statystykę przewinień, to by było chyba najciekawsze w tym momencie, bo to może mieć kluczowe znaczenie w ostatniej kwarcie. Cały czas prowadzą wrocławianie, ale jeżeli zaczną sypać się podstawowi gracze, to rzeczywiście może być ciężko. A już Miglinieks także będzie miał problemy z faulami za chwilę. A jak już mówiłem wielokrotnie, w tym meczu bardzo ważna jego dobra gra. Kiedy gra dobrze także drużyna wrocławska, to głównie dzięki niemu, po jego akcjach, ta znakomita końcówka drugiej kwarty i druga kwarta wygrana aż 9 punktami przez wrocławian. Ale no, aż za głowę się tutaj łapiemy, jak łatwe szanse marnują wrocławianie. Mogło być już wyższa przewaga, nawet 8-9-punktowa, gdyby Adomaitis nie chciał zagrać efektownie, a Adam Wójcik łatwo skończył poprzednią akcję. Tymczasem tylko jeden punkt przewagi drużyny wrocławskiej. Adam Wójcik, może po raz kolejny on będzie prowadził wrocławian. Znowu brakło szczęścia. Ta piłka jak zaczarowana kilkakrotnie wypadała z kosza. Adam Wójcik próbował jeszcze przechwycić tą piłkę, ale z jego problemami z przewinieniami nie wiem, czy to było najlepsze rozwiązanie. Jeszcze raz świetnie Tomczyk. Phelps na obwód. Za 3 punkty nieskutecznie. Kto zbierze tą piłkę? Piłka jaka decyzja sędziów? Dla Alby. Przerwa na żądanie dla drużyny gospodarzy. No, są spore problemy przede wszystkim ze zorganizowaniem tych akcji, bo gdyby tylko wykorzystać te pozycje, które były, to wówczas moglibyśmy z większym spokojem oczekiwać kolejnych minut tego meczu. Teraz widzimy, że najpierw zanim instrukcję przekaże trener Mutapczyk, to otrzymuje sam instrukcję od swojego asystenta, ale mówiłeś, Michale, o tym, że trochę ożywiła się gra w drugiej połowie, ale na razie jest to ożywienie teraz nie z korzyścią dla widowiska, bo strasznie dużo błędów obu zespołów. Popatrzmy na zbiórki. Przewaga wrocławian, zwłaszcza w zbiórkach w obronie, czyli więcej tych piłek do złapania było w obronie, czyli więcej nieudanych akcji zespołu jugosłowiańskiego. Zespołu niemieckiego oczywiście, a tutaj widzimy, że dziwne rzeczy dzieją się na boisku. Adam Wójcik bardzo chciał chyba zarobić kolejny faul. Zupełnie chaotyczna gra, trudno być zadowolonym z poziomu tego widowiska, ale wrocławianie ciągle na prowadzeniu i to się liczy, bo przecież walczymy wszyscy o kolejne punkty w Suprolidze. 13 punktów straconych przez drużynę wrocławską w bardzo dobrej drugiej kwarcie. Dobra obrona, to podkreślaliśmy podczas trwania tej kwarty. W tej chwili drużyna Ceptera i Śląska Wrocław straciła już 17 punktów. Ta obrona ma pozostawia wiele do życzenia. To wrocławscy kibice, którzy cały czas jeszcze wierzą, że tutaj może być korzystny wynik dla drużyny Ceptera i Śląska Wrocław. Nie wiem, czy w tych niemieckich oczach było widać aż taką wielką wiarę. Phelps. Cały czas przy Poturowiciu Adam Wójcik. Walka bark w bark. Próba dogrania do jugosłowianina. Mógł mieć Aleksis kolejną asystę, na szczęście i gospodarze nie trafiają z czystych pozycji. Zieliński, Miglinieks. Wójcik. Miglinieks, coraz mniej czasu na skończenie tej akcji. Była pozycja Wójcika, dostrzegł to świetnie Miglinieks. Z wielkimi problemami Adam Wójcik, ale jednak umieszcza piłkę w koszu. 49-46. Wreszcie ułożona akcja, wreszcie widać było, że wrocławianie wiedzieli, co chcieli zagrać. Aleksis, faulowany przez Aleksandra Awlijasza, uśmiechnięty. Ten zawodnik w jednym z wywiadów ostatnich, zapytany przez dziennikarza o to, czy dla niego liczą się statystyki, stwierdził, że liczą się, ale dopiero po sezonie, jak podpisuje kolejny kontrakt. Zimnokrwisty, nie okazuje za bardzo
jakichkolwiek reakcji na to, co dzieje się na parkiecie. On może sobie pozwolić na takie decyzje, na takie dyskusje z sędziami. Wiadomo, że markę w Europie ma ustaloną. Wszyscy wiedzą, kto to jest. 7 punktów to na pewno duże zaskoczenie. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym, że jeżeli nie Alexis miał być gwiazdą tego spotkania, to w zasadzie trudno wskazać innego zawodnika, który do takiej roli byłby predysponowany. Jak do tej pory na pewno gwiazdą nie jest. Pan w zespole Alby dodajmy, bo oczywiście mamy wiele kandydatów na gwiazdy w zespole wrocławskim. Ale tylko jeden punkt Alexisa. Ciągle nie jest wyraźnie w formie, mocno pilnowany, dobrze pilnowany przez Wrocławia, no więc to zadanie zostało wypełnione przez zespół trenera Urlepa. Pawliasz Tomczyk za 3 punkty. Znowu brakło szczęścia i nie było zbiórki w ataku. Niemcy indywidualnie przez całe boisko i z wielką dozą szczęścia Tomy Korwat. Pierwsze punkty tego zawodnika 21-letniego. Głębokie rezerwy drużyny Alby Berlin do tej pory w 2 spotkaniach, zaledwie 14 minut. Zieliński. Migliniek za 3 punkty. Skutecznie. Bardzo ważne te punkty Miglinieksa, bo spore kłopoty teraz publiczność bardzo pomagała już zespołowi Alby. Trochę uciszona teraz w tym momencie, to ważny moment tego spotkania, bo był już remis, a teraz 3 punktami prowadzi zespół z Wrocławia. Jeszcze raz Koturowicz i jeszcze raz poradził sobie łatwo z Adamem Wójcikiem, który z powodu tych przewinień nie może już tak mocno angażować się w walkę pod koszami. Wykorzystują to gospodarze. Gropiłek trafia właśnie pod kosz. Wójcik tym razem za 3 punkty i tym razem również skutecznie. Ratują te rzuty z dystansu wrocławian. 19 punkt na koncie Adama Wójcika, 16 punktów Koturowicz. A więc mamy pojedynek 0.2 na parkiecie hali Maxa Schmelinga. Alexis. Jeszcze raz walka o pozycję Koturowicza. Tym razem jednak z Dominikiem Tomczykiem. Indywidualnie Tomić. Faulowany. Bezradnie już w tej chwili opuszczają ręce po kolejnych gwizdkach sędziów. Zawodnicy Cepterajda i Śląska Wrocław. Usiądzie na ławce Miglinieks, zamiast niego Robert Kościuk. Dzisiaj dobry występ Kościuka. Ciekawy jestem, kto także zszedł z boiska. W zespole wrocławskim widzieliśmy, że wchodzi na nie Cielebąg. Trener Urlep zauważył te problemy z kryciem Koturowicza. Przed chwilą Dominik Tomczyk musiał się z nim przepychać. Decyzja o zdjęciu zszedł z boiska Wójcika, więc mimo dobrych zagrań trener Urlep boi się, że może stracić tego zawodnika po kolejnych faulach. Decyzja o zdjęciu Miglinieksa także jest nam znana z poprzednich meczów. Zawsze Robert Kościuk pozwala odpocząć Miglinieksowi przed najważniejszymi momentami czwartej kwarty. Kościuk, podobnie jak Miglinieks, bardzo mocno naciskany przez młodziutkiego Torwarta. Jemu również odgwizdano przewinienie, ale zdecydowanie Alba ma dużo mniej problemów, jeżeli chodzi o przewinienia, niż drużyna wrocławska. W zasadzie na każdej pozycji wrocławianie będą musieli już bardzo, bardzo uważać. Zieliński. Na swoją lewą stronę pewne punkty. On to lubi. W Polsce jest już z tego doskonale znany. W Europie, jak widać, jeszcze nie do końca. Rodul nie spodziewał się, że tak skończy tą akcję Zieliński. 8 punkt kapitana drużyny wrocławskiej. No, ostatnia minuta 3 kwarty. Alexis, kolejny przechwyt Dominika Tomczyka. I wydawało się, że świetnie uruchomiony kontratak, ale nie złapał tej piłki Robert Kościół. Henryk Rödl. Alexis. Doskonałe dogranie do Rödla. Niewykorzystane na szczęście dla wrocławian. Awlijasz, kolejna strata, kolejna stracona piłka, kolejna stracona szansa na kontratak, a co za tym idzie na łatwe punkty. Ale ciągle prowadzi zespół wrocławski, teraz będzie przerwa i co ciekawsze, mimo tych kłopotów z faulami, wrocławianie nie rezygnują z bardzo agresywnej gry. Widzieliśmy, że tam Rödl bardzo mocno atakowany, to bardzo ważne, to bardzo dobrze, bo nawet ci rezerwowi gracze, którzy teraz są na boisku, nie mogą odpuścić ani na moment. Nie było ani momentu odpoczynku dla Alexisa, który mimo że w tej kwarcie
gra dużo lepiej, zdobył 8 punktów w całym meczu, 7 punktów w tej kwarcie, to nie ma wolnej pozycji dla niego, świetnie walczy z nim Dominik Tomczyk, jak na razie myślę, że dla mnie bohater tego meczu, jeżeli chodzi o defensywę. Zdecydowanie można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o atak, to możemy się tylko cieszyć, że obudził się Adam Wójcik, dwukrotnie trafił za 3 punkty, 19 punktów tego zawodnika. To jest jedna z podstawowych opcji w ataku drużyny wrocławskiej w tej trzeciej kwarcie. Widzieliśmy przed chwilą, jeżeli chodzi o zablokowane rzuty, zdecydowanie przewaga drużyny Hektera i Idei Śląska Wrocław. 5 zablokowanych rzutów przy ani jednym bloku zespołu Alby. Mieliśmy pusta ta tablica, gdzie powstaje taktyka w wykonaniu zespołu Alby Berlin. Pusta tabliczka Mira Bytapcicia. Rzuty za 3 punkty to bardzo ważny element, zwłaszcza Adam Wójcik bardzo pomógł drużynie wrocławskiej, trafiając dwukrotnie. Skuteczność nie najlepsza, ale są trafienia, czym na razie nie może pochwalić się zespół Alby Berlin. Wracamy na parkiet, ostatnie sekundy trzeciej kwarty. Aleksis po raz kolejny przeciwko Tomczykowi, tym razem jednak odgwizdane przewinienie. Wydawało się, że w pierwszym fragmencie tej akcji Aleksis ewidentnie wypchnął Dominika Tomczyka, zgubił tą piłkę, szkoda, że nie zorientował się Tomasz Cielebąk, ale tutaj widzimy przewinienie zdecydowanie Cielebąka, a nie Dominika Tomczyka i to jedyne, co pozytywnego mamy z tej akcji. Dwa rzuty wolne Aleksisa do tej pory, tylko 67% skuteczności. No błąd niewątpliwie Cielebąka, bo piłka na dole, a on próbował gdzieś na górze łapać za głowę Aleksisa. Szkoda tej akcji, ale ostatnią szansę w tej kwarcie będą mieli wrocławianie po tych rzutach wolnych. Tradycyjnie raz skutecznie Aleksis, 9 punkt tego gracza i ostatnia akcja trzeciej kwarty. Kościół. Awliar za 3 punkty, nieskutecznie. Zebrał jeszcze piłkę Zieliński i nie ma punktu. 57-54. Trzypunktowe prowadzenie drużyny Ceptera Idei Śląska Wrocław, a więc tą trzecią kwartę przegrywamy 3 punktami. Czy jeżeli popatrzymy na wynik, to wydaje się, że w lepszej sytuacji przed trzecią kwartą są wrocławianie. Jak popatrzymy na przewinienia, to wydaje się, że chyba więcej atutów ma jednak Alba. Myślę, że można to uznać w ten sposób. Była to bitwa prawdziwa w tej trzeciej kwarcie i z tej bitwy zwycięsko wyszli wrocławianie, ale z dużymi ranami, z dużymi stratami. Zobaczymy, jak to odbije się na grze w czwartej kwarcie. Trener Mutawczyk wyraźnie teraz pokazuje, żeby z głową grali gracze Alby Berlin. Z głową to będzie oznaczało spokojne akcje pod kosz, gdzie wrocławianie będą musieli łapać kolejne faule, kiedy indywidualnie zagraniami popisywać się mogą Koturowicz czy Aleksis. Widzieliśmy, że sporo tych fauli na tych właśnie graczach. Ale myślę, że wrocławianie prowadzą i to jest najważniejsze. Pamiętamy z poprzednich meczów Suproligi, zwłaszcza wyjazdowych, że bardzo dobrze umieli rozwiązać czwarte kwarty. Widzieliśmy, że trener Urlep już także z powodów taktycznych pozwolił odpocząć Adamowi Wójcikowi, który tutaj na naszych planach trafia za 3 punkty, to bardzo ważne były jego trafienia za 3. Daje odpocząć Adamowi Wójcikowi, daje odpocząć Rajmondowi Migniewiczowi. Ci gracze na pewno w decydujących momentach znów wrócą na boisko. I ten okrzyk trenera Andrzeja Urlepa, pełen ekspresji niewątpliwie, oraz to defense, to na pewno powinno przyświecać graczom Ceptera Idei Śląska Wrocław w tej ostatniej kwarcie. Na pewno to spotkanie jeszcze do wygrania. To kolejny celny rzut za 3 punkty w wykonaniu wrocławian. Tym graczem, który tym razem wykonywał rzut, był Rajm Migliniecz. 7 punktów Miglinieksa, jedna trójka na jego koncie, 7 punktów Avliasza, również jeden 3-punktowy rzut, 5 punktów Adomaitisa, jedna trójka, 19 punktów i dwie trójki Adama Wójcika, 8 punktów Macieja Zielińskiego i 7 punktów Dominika Tomczyka, który jednak robi wielką, wielką, wielką pracę, tak trzeba powiedzieć, w obronie. Do tego jeszcze kilka przechwytów na jego koncie, kilkakrotnie. Szkoda, że parę razy niewykorzystanych. W drużynie Alby 16 punktów Koturowicza, z tego aż 10 w trzeciej kwarcie. Jeżeli mamy powiedzieć, na kim trzeba się skupić, to chyba przede wszystkim na tym, aby ograniczyć możliwości graczy podkoszowych i to będzie klucz do tego, aby po czwartej kwarcie wrocławianie mieli więcej punktów na koncie niż Alba. Cały czas na pewno są na to duże szanse. Przeciwko Koturowiczowi w tym momencie Tomasz Cielebąk, ale na razie z dystansu Aleksis
jeszcze nie trafił za 3 punkty, a jak już mówiłem, świetnym strzelcem jest z dystansu, 50% skuteczności w dotychczasowych meczach. Nie ma w pierwszej piątce Miglinieksa, jest Kościuk, stracił tym razem piłkę, ale sędziowie decydują, że po rękach jednego z obrońców, najprawdopodobniej po rękach Derricka Phelpsa, wyszła ta piłka na aut. Tomczyk. Za 3 punkty. Nieskutecznie, a walczy jeszcze o piłkę. Bardzo umiejętnie w tej akcji zachował się jednak Koturowicz. Zasłonił piłkę ciałem, ale nie dotykał jej, pozwolił jej wyjść na aut. Piłka dla Albatrosów z Berlina. Derrick Phelps. Komić. Phelps. Próbuje grać 1-1 z Kościukiem. Niecelnie, kto zbierze piłkę? Wrocławianie. Adomaitis. Avliasz. Faulowany. Kolejne przewinienie na koncie Tomicia. Ta agresywna gra w obronie jednak też wiele kosztuje graczy Alby i powoli również i oni mogą mieć problemy z przewinieniami. Kościuk, nie ma komu zagrać. Cielebąg. Kościuk. Avliasz. Trudną pozycję. Avliasz, wymuszona pozycja, zebrał piłkę, jednak nie. Wydawało się, że zbierze ją w ataku Cielebąg, ale padła ona łupem Tomicia. Derrick Phelps. Koturowicz. Rodl. 3 sekundy. Błąd 3 sekund w wykonaniu przydarzył się Wendelowi Alexisowi. Na pewno Amerykanin nie zaliczy tego spotkania do udanego. To możemy stwierdzić z całą pewnością już teraz. Bardzo wiele prostych błędów, chociaż do końca meczu jeszcze ponad 8 minut. Adomaitis, Cielebąg. Jest czysta pozycja i są mi punkty. Tego brakowało do tej pory w grze Tomasza Cielebąga pewności. Widać wyraźnie, że zyskał ją po tym rzucie. Ale przede wszystkim radość sprawia nam gra w obronie Wrocławia. 3 kolejne akcje obronione. Baliśmy się do jakiegoś szturmu Alby na początku czwartej kwarty, a tymczasem wrocławianie nadal utrzymują bardzo dobry poziom defensywy. Phelps, przeciwko niemu Kościuk, Koturowicz. Jak poradzi sobie z Cielebąkiem? Coraz bliżej kosza, podwajany. I za cały komentarz do tej akcji wystarczy reakcja trenera Andrzeja Urlepa. Z rękoma na głowie prawie wbiegł na parkiet. Po raz kolejny odgwizdane przewinienie. Zobaczmy jeszcze raz. Zaciśnięte ręce na piłce. I rzeczywiście można było się dopatrzeć przewinienia Tomasza Cielebąka, a trener Emir Mutapcić posadził na ławce Alexisa. Ma do niego na pewno bardzo wiele zastrzeżeń. Ciekawa decyzja. Alexis jednak mimo wszystko jest liderem zespołu i w najważniejszych momentach zabraknie go na boisku. Jak bez niego radzić sobie będzie Alba, a dotąd najsłabszy mecz Alexisa to 14 punktów w spotkaniu z CSKA, a tymczasem wrocławianie na razie zatrzymali go na 9. Świetny występ wrocławian, jeżeli chodzi o przygotowanie planu w obronie i jego realizację. Przewinienie Roberta Kościuka, Derrick Phelps. Tomić skutecznie, niestety. 57 punkt dla Alby. Po raz drugi skuteczny na 3 punkty w tym spotkaniu Tomić. 10 punkt tego gracza. 2 punkty przewagi Wrocławia. Trzeba zdobywać punkty. Avliasz za 3 punkty. To nie była przygotowana akcja i niestety jeszcze przewinienie na koncie Dominika Tomczyka. Zobaczymy, czy potwierdzą to swoją sygnalizacją sędziowie. 2 punkty przewagi do takiego dorobku. Zniwelowany został kapitał drużyny wrocławskiej. Na koncie Dominika Tomczyka 3 przewinienie. Wspomnijmy, 4 przewinienia ma Harold Jamison i według naszych obliczeń 4 przewinienia również Adam Wójcik, Derrick Phelps. Walka o pozycję pomiędzy Cielebąkiem a Koturowiciem. Udało się jednak dograć do Jugosłowianina i mamy remis. Wszyscy zawodnicy rezerwowi wrocławscy stanęli na nogach, żeby pokazać sędziemu, że były 3 sekundy. Koturowicz rzeczywiście od dłuższego czasu nie opuszczał pola 3 sekund, ale tym razem sędzia z Jugosławii nie zdecydował się odgwizdać takiego błędu. Z
Złe dogranie w tej chwili Tomasza Cielebonka do Dominika Tomczyka. Nie zrozumieli się ci dwaj gracze. Piłka dla Alby. Derek Phelps. Tomić. Rodin przeciwko Zielińskiemu. Nieskutecznie, kto zbierze piłkę. Jednak piłka dla drużyny Alby. Jeszcze raz Phelps. Wysoko tym razem Tomasz Cielebąg. Rodin. Tomić. Dogranie do Papicia i ten gubi się. Nie, to Koturowicz, przepraszam bardzo, pogubił się przy tym dobrym dograniu Tomicia, strata środkowego Alby i szansa dla Wrocławia na ponowne przejęcie prowadzenia. I teraz, kiedy sytuacja zrobiła się trudniejsza, kiedy jest remis, na boisko wracają Wendel Aleksis, co widzimy w zespole Alby, ale także piątka i dziesiątka w zespole z Wrocławia, czyli Migliniek i Wójcik. Zobaczymy, jakie to będzie miało znaczenie dla losów ostatnich minut tego meczu. Szalenie zacięte spotkanie. Zieliński, blisko straty wrocławianie. Uratowana jednak piłka, dogranie do Tomczyka. I odgwizdane przewinienie. Nie, nie odgwizdano przewinienia. Piłka z boku dla drużyny wrocławskiej, a więc jeszcze szansa dla graczy Ceptera i Idei Śląska Wrocław. Wyraźnie widać w tej akcji po rękach Felpsa wyszła ta piłka. Strata jednak wrocławian. Phelps, Aleksis, wyrwana piłka prawie przez Wójcika, jeszcze blok w tej akcji, sędziowie odgwizdzą, czwarte przewinienie Dominikowi Tomczykowi. Przewinienie jednak od Domajtisa. W tym momencie widzimy, że Tom tak wyraźnie trzymał za rękę Koturowicza. Sędziowie teraz już bardzo do ostrej walki dopuszczają z obu stron. Widzieliśmy, że można tam było dopatrzeć się i przewinienia wrocławian, i faul w ataku. A tymczasem Koturowicz na linii rzutów wolnych na szczęście się myli, bo objęłaby prowadzenie już Alba Berlin w tym momencie. 59-59, bardzo dramatyczna końcówka tego spotkania. Trener Andrzej Urlep. Mimo takiej sytuacji cały czas nie wypuszcza na parkiet Karolda Jamisona. Przypomnijmy, 4 przewinienia na koncie Amerykanina. 19 punktów Koturowicza. Zrówna się dorobkiem z Adamem Wójcikiem. Teraz walka tych dwóch graczy. Przewracany Wójcik. Jaka decyzja sędziów? Out. Nie odgwizdano przewinienia żadnemu z graczy. Popatrzmy na to jeszcze raz. Wyraźnie ściągany Adam Wójcik w tej sytuacji, to nie ma żadnych wątpliwości. Sędzia bardzo blisko. Sędzia ze Szwajcarii, pan Lehmann, tutaj, nie wiem, uparł się, żeby fauli za dużo nie zagwizdać w tym meczu. Wyraźnie tam, gdzie obok niego jest akcja, puszcza sporo takich bardzo trudnych sytuacji do oceny, ale w których faule, bardzo wielu sędziów by się doszukało fauli. Tutaj myślę, że Jamison również by się bardzo zdziwiony, tak jest, takim obrotem sprawy. Niestety to wszystko nie działa na korzyść wrocławian, bo w tych najważniejszych momentach tracą oni piłkę. W hali nastrój świąteczny widzimy w tle choinki, ale czy to kibice Alby będą mieli prezent, czy też ponad 200-osobowa grupa kibiców z Wrocławia, o tym zdecydują ostatnie minuty. Jednopunktowe prowadzenie Alby 60-59 i wielkie problemy ze zdobywaniem punktów w tej kwarcie. Jak do tej pory dopiero 6-2, mimo że mecz powoli zbliża nam się już do końca. Coraz mniej czasu do zakończenia tego spotkania, a ta statystyka dobrze obrazuje największy problem drużyny Ceptera Idei Śląska Wrocław. 8 przewinień więcej na koncie wrocławian, a czy rzeczywiście tak dużo bardziej brutalnie grali wrocławianie? Nie chodzi o brutalność, ale myślę, że tej walki na boisku jest tak dużo tych zetknięć, tymczasem fauli nie jest zbyt dużo, liczba to około 38 fauli, jeśli dobrze policzyłem, w sumie to nie jest zbyt duża liczba jak na taki mecz. Szkoda tylko, że większość po stronie wrocławian. Wendel Aleksis, świetnie wybrano mu piłka przez Migliniexa, jest szansa na kontratak. Zieliński zatrzymywany przez Henryka Rodla. Punkty niezaliczone, wymowny gest sędziego i wymowny wyraz twarzy Andrzeja Urlepa. Zobaczmy jeszcze raz. Zobaczmy jeszcze raz. W utakcie ewidentnie Maciej Zieliński.
Najważniejszy jest moment, w którym Maciej Zieliński łapie piłkę. Czy miał piłkę w rękach, kiedy był faulowany? Można było tutaj doszukać szerzej. Jeszcze zanim ją złapał, był odpychany przez Henryka Redla. Tutaj akurat tłumaczyłbym decyzję sędziego. Migliniec. Tomczyk. Dobrze szukał obrońców. Bez pardonu powstrzymywany przez Henryka Redla i będziemy mieli dwa rzuty osobiste. Bardzo dobra akcja Tomczyka. Najpierw łatwo sobie poradził z broniącym przy nim Wendelem Alexisem, a później rywalom nie pozostało już nic innego, jak w taki sposób zatrzymać Tomczyka, by nie było żadnych wątpliwości. Nawet nie miał ich pan Lejman, nasz ulubieniec dzisiejszy, ale no tutaj z tego ujęcia kamery, które widzieliśmy, czyli z tego miejsca, gdzie widział tę akcję sędzia, no trudno było podjąć inną decyzję. Dokładnie 5 minut do zakończenia tego spotkania, jednopunktowe prowadzenie drużyny wrocławskiej. Phelps, Tomić, Rodin. Z problemami Maciej Zieliński, szybki. Henryk Rodin, mimo że wyższy, wydawałoby się, że przy tym wzroście nie powinien być to gracz aż tak sprawny, a mimo wszystko ten 31-letni doświadczony zawodnik łatwo poradził sobie z obrońcą. Ciągle kłopoty ze zdobywaniem punktów. Już mówiłeś o tym, Michale. 6-4 w tej kwarcie, a przecież już połowa minęła. Ale przede wszystkim sporo fauli. Teraz już na pewno dużo tych rzutów wolnych będziemy oglądać w końcówce meczu. 10 punkt na koncie Henryka Rodla. Mamy remis i szansę wrocławian na łatwe punkty. Adam Wójcik znowu z problemami i tym razem również milczą gwizdki sędziowskie, a w tym wypadku trudno było już to zrozumieć. Wendel Alexis za 3 punkty, skutecznie. 12 punkt, nie, 11. Sędziowie zdecydowali jednak, że był to rzut dwupunktowy i prowadzenie Alby 63-61. Migliniec. Piłka dla wrocławian i nowe 24 sekundy dla graczy trenera Andrzeja Urlepa. 2 punkty to niewiele, ale w takim spotkaniu, w spotkaniu walki, jakikolwiek kapitał, to już dużo. Migliniec szuka pozycji. Wójcik. Tym razem on ma przewagę wzrostu nad Henrykiem Redlem. Wójcik skutecznie. 21 punkt do pana Wójcika. Adam Wójcik 208 cm wzrostu, Henryk Rodl 201 i dobrze tą siedmiopunktową różnicę wykorzystał Wójcik, tym razem faulowany Derek Phelps. Komu odgwizdano przewinienie? Czwarte przewinienie najprawdopodobniej ląduje na koncie Dominika Tomczyka. Phelps nie jest specjalistą od rzutów wolnych, jak na rozgrywającego słaby współczynnik, około 70%, ale tym razem trafia. Liczymy już te procenty, bo to najważniejsze momenty meczu. Pamiętamy horror w Splicie, gdzie wrocławianie wygrali po dogrywce. Czy teraz, tym razem będzie tak udana końcówka dla wrocławian? Są całkiem nieźle rozwiązują te ostatnie minuty meczu w ostatnich spotkaniach. 5 punkt Derricka Phelpsa i wszystkie zdobyte z rzutów osobistych. Remi Gliniec. Po raz kolejny mamy zapasy pod koszem. To co mówiłeś o trzeciej kwarcie, że mieliśmy zapasy, to tak naprawdę była dopiero przygrywka do tego, co dzieje się w tej chwili. Niecelnie Maciej Zieliński, Adam Wójcik już nie ryzykował przewinienia. Derrick Phelps. Co tu robić? Phelps. Phelps, Wendel Alexis, odgwizdane kolejne przewinienie. Jeżeli my nie pomyliliśmy się w naszych... Tak jest, nie pomyliliśmy się w naszych wyliczeniach. Piąte przewinienie Dominika Tomczyka i to naprawdę duża strata dla drużyny wrocławskiej. Tym bardziej, że wchodzi zamiast niego Harold Jamison, który ma na koncie 4 przewinienia. I ten czarny scenariusz ze spadającymi podstawowymi graczami drużyny wrocławskiej powoli nam się wciela w życie.
Ja bym bardziej jednak chciał, żeby wrocławianie wreszcie zaczęli grać dobrze w ataku, bo udało się wciągnąć graczom Alby ich przepychanki i ciągle tylko 6 punktów na koncie wrocławian w tej kwarcie. Liczba fauli na to nie ma naprawdę wpływu. Tym razem Aleksis wreszcie skutecznie z rzutów osobistych. 3 punkty przewagi Alby. To najwyższa pora, aby znaleźć receptę na Albatrosy. Adomaitis indywidualnie, nieskutecznie, ale dobija. Znalazł się w odpowiednim miejscu Harold Jamison. 6 punkt tego zawodnika, kolejna zbiórka. Teraz ważna akcja w obronie drużyny wrocławskiej. Koturowicz, Phelps. Czy będziemy mieli po raz kolejny akcję ustawioną pod Koturowicza? Wójcik, doskonały przechwyt skrzydłowego drużyny wrocławskiej. Migliniec, Zieliński. Faul w ataku. No i tu poczekajmy na powtórkę, żeby to ocenić. Że prosił już o przerwę trener Mutapcic. Tutaj widzimy wyraźnie, że Henryk Gredl, dobrze ustawiony w obronie, myślę, że niepotrzebnie ryzykował Rejmi Gliniek w tej akcji. Faul w ataku. Gredl jest specjalistą od obrony, uczył się defensywy od najlepszych w Uniwersytecie North Carolina, tym samym, na którym wychował się Michael Jordan u trenera Dina Smitha. No i umie wykorzystać takie sytuacje. Teraz niestety troszeczkę emocje poniosły łotewskiego rozgrywającego. Jeden punkt przewagi Alby, ale rzeczywiście mamy wielką wojnę na parkiecie hali Maxa Schmelinga. Adam Wójcik, zobaczmy na tą akcję. Bez wątpienia Wójcik był faulowany przez Koturowicza. Ta powtórka wyjaśniła nam tą sytuację. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Chyba jedynymi osobami, które takie wątpliwości miały, byli sędziowie tego spotkania. Cały czas wygrana walka na tablicach przez drużynę Ceptera i Śląska Wrocław, ale w tej najważniejszej klasyfikacji, a więc klasyfikacji zdobytych punktów, minimalnie lepsza jednak Alba. 66-65, 21 punktów Adama Wójcika, 19 Dejana Koturowicza. To najlepsi strzelcy obu drużyn. Ważne, co teraz wymyślą obaj trenerzy. Jest Jamison w dalszym ciągu na boisku, a więc mimo tych fauli ta obronna sytuacja jest całkiem niezła dla Wrocławia. 3 minuty 25 sekund do końca meczu. Sytuacja całkiem niezła, ponieważ Jamison jest w stanie pilnować Koturowicza, a Wójcik dobrze pilnuje Aleksisa. Jest w stanie pilnować Koturowicza, tylko ciekawe, jak długo, na jak wiele pozwolą mu sędziowie. Phelps zgubił piłkę, ma jednak jeszcze szansę na odegranie. Aleksis, blisko przechwytu Wójcik, Aleksis za 3 punkty, trafił. A więc chyba za wcześnie spisaliśmy na straty ten mecz dla Amerykanina. 16 punkt Aleksisa, który nie zachwyca, ale swoje dla Alby robi. Wrocławianie. Jamison pokazuje sędziom, że był zahaczany nogą, ale decyzja sędziego jest nieodwołalna. Rodin. Phelps. Aleksis. Przewinienie odgwizdane Adamowi Wójcikowi. Jest to 4 przewinienie Adama Wójcika. Najprawdopodobniej, bo takiej statystyki nie mamy podanej, z tego co zdążyliśmy się zorientować. Zobaczmy tutaj akcja Aleksisa przerwana przez Adama Wójcika, chociaż ta powtórka nie wyjaśnia nam tej sytuacji do końca. 3 minuty przed nami, 4 punkty przewagi drużyny Alby Berlin. Myślę, że teraz wrocławianie już powinni wcielić jakieś ratunkowe taktyczne pomysły w życie. Być może jakaś obrona na całym boisku, być może jakieś podwajanie najważniejszych graczy, być może nawet faulowanie, bo w tym meczu, w którym tak trudno się zdobywa punkty, przypomnijmy, zaledwie 8 punktów w tej kwarcie wrocławian. Myślę, że koło 8 minut już minęło. Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim obronić te akcje, wyrwać jakieś piłki, łatwe punkty zdobyć z kontrataku. To jest jedyny pomysł, jaki może pomóc Wrocławiu w tej kryzysowej sytuacji. Tyle tylko, że taka agresywna obrona może kosztować kolejne przewinienia, a i Adam Wójcik, i Harold Jamison, i Raymond Smigliniec mają z tymi przewinieniami kłopoty.
Niestety potrzebne jest ryzyko, bardzo mało czasu do końca meczu. Patrzmy na rzuty wolne, dobrze wykonywane przez zespół wrocławski, nieźle wykonywane przez zespół Alby. To nie ma większego znaczenia w tym meczu, poza tym, że więcej tych wolnych wykonywali Berlińczycy, czyli częściej byli faulowani. W kibicach, którzy przyjechali z Polski, cały czas jednak tkwi jeszcze wiara w to, że w tej hali można wygrać. Wendell Alexis, na nasze szczęście wciąż nieskuteczny z linii rzutów osobistych, ale już 16 punktów na koncie Amerykanina, no i powoli, niepozornie, ale zbliża się do tej swojej średniej suproligowej. Piłka zebrana jednak w ataku przez gracza Alby Berlin. Szansa dla gospodarzy na powiększenie przewagi. Henry Grady. Phelps. Koturowicz. Pozostawiony, osamotniony, pewne punkty Koturowicza, 21 oczek na jego koncie i 6 punktów przewagi Alby. Bardzo bolesna ta zbiórka w ataku zespołu Alby w tym momencie, kosztowała 2 punkty, także błąd w obronie Jamisona, już ostatnia minuta tego meczu. Migliniec, Wójcik, postraszył tylko rzutem za 3 punkty, Migliniec za 3 punkty, nieskuteczny, kto zbierze piłkę, jeszcze jedna zbiórka dla Alby, piłka dla Śląska jednak. Tomicz był przekonany, że odgwizdany będzie faul. Gwizdki sędziowskie jednak milczały. Piłka dla drużyny wrocławskiej, a więc jeszcze przedłużona nadzieja. Przypomnijmy, w splicie również 6 punktami prowadzili gospodarze. Ale więcej niż minuta była wtedy do końca, ale może. Wrocławianie mają właściwie poza Jamisonem. Wszyscy gracze mogą trafić za 3 punkty, nawet Adam Wójcik. Zebrał jednak piłkę Wójcik po swoim niecelnym rzucie. Przewinienie. Faul w ataku Adama Wójcika. Faul w ataku Adama Wójcika i to będzie... Tomicz zrobił oczko jak na reklamie jednego bezalkoholowego piwa do jednego ze swoich partnerów. Zadowolony, ucieszony. Myślę, no, że jeżeli możemy mówić, że zespół Alby Berlin i Ceptera i Idei Śląsk Wrocław to drużyny czołówki europejskiej, to nie należy do tej czołówki sędzia Lehmann ze Szwajcarii, bo tutaj niewątpliwie faulował Tomicz. Sam o tym był nawet przekonany. A teraz widzimy, że wreszcie agresywna obrona daleko od kosza zespołu wrocławskiego, ale kończy się to zakończeniem przygody w tym meczu dla Harolda Jamisona. 6 punktów Amerykanina, 5 przewinień, na pewno kluczowe te pierwsze minuty z pierwszej kwarty. W ciągu zaledwie kilku minut złapał 3 przewinienia i to sprawiło, że później już praktycznie tylko na krótkie minutowe fragmenty pojawią się na parkiecie. Tomicz. Bohater ostatnich akcji, tylko nie wiem, czy można powiedzieć, że bohater pozytywny. Nieskutecznie, ale to już jest chyba wszystko wyjaśnione w tym spotkaniu. Tej przewagi wrocławianie już raczej nie odrobią. 7 punktów przewagi gospodarzy. 30 sekund do końca. Faulowany Migliniec. Derek Phelps wolał poświęcić jedno przewinienie niż ryzykować, że Łotysz mógłby trafić za 3 punkty. Tym bardziej, że jak widzimy, jeszcze nie ma rzutów wolnych dla Wrocławia, no więc mniej niż 4 faule popełnili wcześniej gracze Alby Berlin. Mógł sobie pozwolić na taki faul Derek Phelps. Adomaitis skutecznie. 68 punkt dla drużyny wrocławskiej, a więc jednak jeszcze można myśleć o wygraniu tego meczu. Przewinienie jednego z graczy wrocławskich. To 5 faul Rajmonda Miglinieksa, więc już 4 gracz opuszcza boisko po 5 faulu. I teraz już bardzo eksperymentalny zestaw będzie próbował jeszcze coś zrobić w tym meczu. Jest Adomaitis, Kościuk, Zieliński, Avlias i Cielebo. Na parkiecie nie było więc jeszcze tylko juniora z numerem 13, Artura Bajera. Trafia niestety Derek Phelps. Są w tym zespole w tej chwili na parkiecie dwaj gracze, którzy mogą rzucać za 3 punkty w takich momentach, a więc Adomaitis i Avlias. Tylko czy w tej chwili 5-punktowa przewaga Alby to jednak nie za wiele. Kościuk za 3 punkty skutecznie. A więc jeszcze wrocławianie walczą. Tylko 2 punkty przewagi Alby i 20 sekund, jak wynikało z zegara, który widzieliśmy na ekranie. A więc sytuacja jeszcze nie jest przegrana. Już trochę spisaliśmy na straty Wrocławian w tym momencie, kiedy 7 punktami przegrywali, ale 2
trafienia za trzy zmieniają sytuację. Co teraz? Czy faulują wrocławianie? Myślę, że metoda, którą znamy także z boisk NBA, z wielu boisk europejskich, czyli próba podwojenia zawodnika z piłką natychmiast po wprowadzeniu akcji, jeszcze jest czas, 20 sekund, próba wyrwania piłki, zdobycia piłki bez straty punktu, a dopiero potem, kiedy nie uda się takie zagranie, faul. Takiej taktyki nie spodziewałbym się tutaj w tym momencie po zespole wrocławskim. Oczywiście krycie na całym boisku. Tym bardziej, że te ostatnie minuty nam pokazały, że drużyna Alby nie wykonuje rzutów osobistych dobrze w samej końcówce. Dwukrotnie spudłował Wendell Alexis, spudłował również przed chwilą Tomić, a więc nawet w przypadku ryzykowania przewinienia może się to opłacić. Dwa punkty straty wrocławian, 73-71 i agresywnie, tak jak przypuszczaliśmy, na całym boisku kryją wrocławianie. Popatrzmy, czy Derek Phelps, nie piłka do Tomicza najprawdopodobniej. Czy od razu faulują? Nie, próbują zabrać piłkę, ale jednak faul odgwizdany Avliaszowi. Czyżby także piąty. Zobaczymy, reakcja Avliasza jednoznaczna. Wydaje się, że zmierza już do ławki rezerwowych. Tak jest, piąte przewinienie i pojawia się w bardzo trudnej sytuacji Artur Bayer. No i to nawet w perspektywie ewentualnej dogrywki już wyraźnie ustawiałoby to spotkanie na korzyść gospodarzy. Ale ja z taką sytuacją, przyznam szczerze, na tym poziomie rozgrywek jeszcze się nie spotkałem. Kilku graczy z pięcioma przewinieniami. Evenement. Phelps jednak nie trafia, więc w tej chwili cały czas jeszcze realna szansa przy zakończeniu akcji rzutem za trzy punkty, aby wygrać to spotkanie. Ale najpierw zbiórka, a nie ma już graczy wysokich wrocławian w tym momencie, tylko Cielebą. Derek Phelps i czyja jest ta piłka? Zatrwożeni kibice Alby, Kościuk, Zieliński za trzy punkty, nieodgwizdane przewinienie. Piłka uratowana przez graczy Albatrosów. Jeszcze szansa, Kościuk. Przez całe boisko nie widzimy zegara, faulowany Robert Kościuk. Łapie się za głowę jeden z zawodników Alby, to jest Teoman Osturk i będziemy mieli dwa rzuty osobiste w wykonaniu Roberta Kościuka. Czy na pewno? Nie wiemy tego w tym momencie. Czy już jest pięć fauli? Jest piąty faul. A więc znów tak jak w splicie. Robert Kościuk na linii rzutów wolnych może doprowadzić do dogrywki. Przypomnijmy, że kilka sekund wcześniej był autorem tej trójki, która pozwoliła wrocławianom zachować szansę. Jeden punkt straty wrocławian, dwie sekundy przed końcem. Robert Kościuk skutecznie. 73-73. Przechwycona piłka przez Macieja Zielińskiego. Zieliński i trafił, ale niezaliczone punkty. Niezaliczone punkty. Maciej Zieliński. Szkoda, że ta akcja nie przyniosła powodzenia kilkadziesiąt sekund wcześniej, kiedy również trafiał, rzucał z dystansu, ale nie przyniosło to powodzenia. Co za mecz, co za mecz. Dobrze, że kamera pokazuje ławkę wrocławską, żeby sprawdzić. Wszyscy żyją, nikt nie umarł na zawał. Niesamowita sytuacja. Bez pięciu graczy, bez pięciu podstawowych graczy wrocławianie będą musieli radzić sobie w dogrywce. Artur Bayer, na pewno pakując walizkę przed wjazdem do Berlina, nie spodziewał się, że w dogrywce będzie musiał występować przez pełne 5 minut. Trochę kilku kibiców też jeszcze mocno zszokowanych w drużynie. Szkoda, że nie został zabrany do Berlina Sebastian Zwolak, bo może przyjdzie kończyć wrocławianom w czwórkę nawet ten mecz. To 11 gracz. Szkoda, że nie sprawny McNull, ale to wszystko nieważne w tym momencie. Znów niesłychana końcówka. Mówiłem o tym już dwa razy w ciągu tego meczu, że wrocławianie w fenomenalny sposób potrafią rozegrać końcówki tych meczów, ale teraz tak jak w splicie, kiedy gracze Kratia i Siguranie podarowali wrocławianom szansę na wygraną, pudłując wolne, tak teraz no katastrofalne błędy Berlińczyków, nietrafione wolne Phelpsa, chyba trzy w końcówce, w tym dwa ostatnie, a potem zupełnie bezsensowny faul na środku boiska na Kościuku spowodowały, że jest szansa dla wrocławian wygrać ten mecz. Ale jak taktycznie ma grać ta piątka? Cielebą, Adomaitis jako wysoki skrzydłowy, niczym Van Wielu w zeszłym sezonie w finale. Jest także Zieliński, jest Bayer jako rzucający obrońca i jest jako rozgrywający Kościuk. Cóż oni mają zrobić? Tymczasem Berlińczycy nie stracili jeszcze żadnego gracza. Aleksis, Konturowicz na pewno dobrze przygotowani do gry w dogrywce.
Ale ja bym chciał powiedzieć tylko jedno, że w tej chwili możemy już powiedzieć, że to spotkanie to jest wielki sukces drużyny Ceptera Idei Śląska Wrocław, bo wyciągnąć w ciągu, tak jak powiedziałeś, w Splicie, trener Andrzej Urlep powiedział, że to było niemożliwe, aby tamten mecz wygrać, doprowadzić do dogrywki, a było więcej niż minuta. Tutaj mieliśmy zaledwie kilkadziesiąt sekund i sporą wydawałoby się przewagę drużyny Alby Berlin. I jak tutaj zagrać, mając takiego zawodnika jak Artur Bayer, który co prawda zagrał świetne spotkanie przeciwko drużynie Bobrów Bytom, zdobył 9 punktów, ale gdzie Bobry, a gdzie Berlin? To jednak zupełnie coś innego. Robert Kościuk nieskutecznie zbiera piłkę jednak. Tomasz Cielebąk faulowany przez Wendera Alexisa. Artur Bayer, 17 lat, reprezentant Polski juniorów. Pierwszy sezon w zespole seniorskim z Wrocławia. Szansę otrzymał od trenera Urlepa po tym, jak znakomicie prezentował się na obozie przedsezonowym, a dzisiaj może być jego wielki dzień, zawodnik numerem 13. Przypomnę może jeszcze o dogrywkach porozmawiajmy. Wrocławianie w Suprolidze, jeden mecz z dogrywką wygrany w Splicie. Berlińczycy także jeden mecz z dogrywką wygrany u siebie z CSKA Moskwa, ale już teraz wrocławianie znakomicie się spisali, bo zdobyli 73 punkty w Berlinie. Więc przełamali tą świetną obronę Berlińczyków, najlepiej jak ze wszystkich drużyn Suproligi. I teraz już czysta taktyka, bardzo agresywne wrocławianie na całym parkiecie. Robert Kościuk przy Deriku Phelpsie, Cielebąk przy Koturowiciu, Henryk Rödl, Wendell Alexis, Koturowicz, Derek Phelps. Nieskutecznie, kto zbierze tę piłkę? Piłka w rękach Kościuka, ale odgwizdane przewinienie jednego z wrocławskich graczy. Przewinienie Tomasza Cielebąka. To trzeci faul Cielebąka, jeśli dobrze usłyszałem zapowiedź spikera. Ważne, że rzuty wolne w wykonaniu Koturowicza. Nie mieliśmy dokładnych statystyk rzutów wolnych, ale na pewno bardzo słabo rzucali nawet najlepsi, nawet Alexis, który dzisiaj sporo pudłował, ale teraz Koturowicz trafi. 21 punkt na koncie Dejana Koturowicza i to duży problem przed graczami wrocławskimi, jak zatrzymać teraz tego gracza na nasze nieszczęście dwa razy skutecznie w tak trudnym momencie. Robert Kościuk, bohater końcówki czwartej kwarty. Adomaitis, to będzie jedna z podstawowych opcji w ataku drużyny wrocławskiej. Adomaitis nieskutecznie, piłka dla Alby. Derek Phelps. Radu. Za trzy punkty Tomić nieskutecznie. Zbiórka, dobra zbiórka Tomasa Cielebąka. Świetny kontratak, Bayer. Kościuk, uspokojona gra drużyny wrocławskiej. Kościuk, Zieliński blisko przechwytu. Rodul, ale piłka po rękach Niemca na aut. No takie momenty szalenie mobilizują nawet graczy rezerwowych, wyzwalają jakieś dodatkowe możliwości, ale jaka jest ta granica możliwości Artura Bayera i spółki? Kościuk za trzy punkty. Nie trafia. Spokojnie gospodarza. Derek Phelps. Radul. Koturowicz. Zrobił sobie sporo miejsca pod koszem i pewnie wykorzystał przewagę. 77-74. 24 punkt Dejana Koturowicza. Maciej Zieliński. Cielebąk za 3 punkty. Nieskutecznie, nie było zbiórki w ataku. I przerwa na żądanie. Nie. Aut dla drużyny Alby Berlin. Ale jeszcze dużo czasu, ponad 3 minuty. Do końca dogrywki, trzema punktami prowadzi Alba, więc nic jeszcze nie jest stracone, ale muszą wrocławianie znaleźć jakiś sposób, żeby zatrzymać Koturowicza i zdobywać punkty. No, dwa problemy w tej chwili w dogrywce wrocławskiego zespołu. Dwa duże problemy, tym razem przy Koturowiczu Bayer. Rzut za trzy punkty Alby, sześciopunktowe prowadzenie. W tym momencie o czas prosi trener Andrzej Urlep. Trzecie trafienie za trzy punkty Drażana Tomicza, 14 punktów tego gracza. Kościół. Bayer zagubił się w tej akcji, złe odegranie do Zielińskiego, błąd połowy i w tym momencie czas dla trenera
Andrzeja Urlepa. Ta mobilizacja w końcówce była naprawdę bohaterska i wielka, ale w tej chwili już trudno znaleźć środki do tego, aby rywalizować jak równy z równym z Albą. Trochę załamani teraz wrocławianie. Widzieliśmy, że Zieliński nawet przez moment zrezygnował z biegnięcia za tą piłką, co mogło się skończyć łatwymi punktami. Musiała rzucić się jak tygrys na tą piłkę, żeby w ogóle wykonać błąd połowy. Ale niestety stało się to, co się omawialiśmy z Arturem Bajerem, który w decydującym momencie, zamiast zdecydować się na rzut, może nawet za 3 punkty była pozycja, to oddał piłkę do nikogo. No i teraz trudna sytuacja przed wrocławianami, 6 punktów straty i piłka w rękach Alby Berni. Ale nawet jeżeli to spotkanie zakończy się zwycięstwem Alby, to będziemy musieli chwalić drużynę wrocławską. Ja powiem szczerze, nie oglądam jeszcze spotkania w Europie, w którym 5 zawodników zgromadziłoby na swoim koncie po 25, w sumie 25 przewinień, musiałoby przyglądać się z ławki rezerwowych poczynaniom partnerów. I na pewno trudno było się spodziewać, że do takiej sytuacji dojdzie w Berlinie, tym bardziej, że tak jak zauważyłeś, w zespole Alby jeszcze żaden gracz nie jest ukarany 5 przewinieniami, a trudno powiedzieć, aby rzeczywiście wrocławianie jak gdyby brylowali tutaj w brutalności i w nieczystych zagraniach. No cóż, taka cena debiutanta, bycia debiutantem w Suprolidze, nawet niespodziewanie mającym na koncie 4 kolejne zwycięstwa. Ale popatrzmy, bo jeszcze jest szansa wygrać ten mecz. Derek Phelps. Przy Gotorowiciu ponownie Tomasz Cielebąg. Błąd kroków w tej chwili Jugosłowianina. Za łatwo chciał zdobyć te punkty. 6 punktów przewagi Alby w ataku wrocławianie. Kościół. Nieco ponad 2 minuty do końca dogrywki. Jeszcze sporo czasu. Potrzebna by była akcja, w której można by wykorzystać możliwości ofensywne do Maitisa, umiejętność rzutu za 3 punkty tego zawodnika. Takich akcji w ataku brakuje. W tej chwili trener Andrzej Urlep sugestywnie pokazywał, jaką zagrywkę mają zaprezentować wrocławianie. Bajer, jedyny zawodnik, do którego można było dograć piłkę. A do Maitis za 3 punkty, skutecznie. Sygnalizacja sędziów jednak, rzut 2-punktowy. 4 punkty przewagi Alby Berni. Robić Phelps. Phelps. Alexis. Łatwo sobie poradził z wrocławianami przewinienie Artura Bajera i będziemy mieli rzuty wolne. Szkoda tego punktu, który stracił Adomaitis stając na linii. Teraz zadrżałem patrząc na to, kto faulował, bo Cielebąg mógłby także opuścić boisko niedługo już. Ale na szczęście, w nieszczęściu, Artur Bajer. Ciągle nie umieją powstrzymać się przed kolejnymi faulami koszykarze wrocławscy. Ale Alexis na szczęście dzisiaj ma fatalny dzień, jeżeli chodzi o rzuty wolne. Zatrzymał się na tych swoich 16 punktach. Ale sprawia wrażenie, jakby w ogóle na nim nie robiło wielkiego wrażenia to, czy trafia, czy nie trafia i co się dzieje dookoła. 81 punkt na koncie Alby Berli, 17 Alexisa. 5 punktów przewagi gospodarzy. Adomaitis. Faulowany przez Tomicia. Tym razem sędziowie już skrupulatnie odgwizdują przewinienia. Szkoda, że tak późno. I będziemy mieli 2 rzuty osobiste w wykonaniu Litwina. Adomaitis 10 punktów w tym meczu. Minuta 30 sekund do końca spotkania. Warto byłoby teraz trafić oba te rzuty, żeby jeszcze mieć szansę. Adomaitis świetnie gra w końcówce. Miał już doskonałą końcówkę meczu w Sienie także. Wielu kibiców, wielu ludzi związanych z koszykówką krytykowało tego gracza na początku sezonu, ale to jednak klasowy zawodnik. 3 punkty przewagi, a więc na odległość 1 rzutu za 3 punkty znów zbliżyli się wrocławianie. Cały czas agresywna obrona na całym parkiecie. Przy Tomiciu Artur Bajer. Jeszcze raz dogranie do Koturowicza i jeszcze raz Koturowicz nie do powstrzymania. 83 punkt, albo 26 Dejana Koturowicza. Przydałaby się teraz 3-punktowa akcja. Zieliński za 3 punkty. Nieskutecznie, kto zbierze tę piłkę. Najlepszy Alexis, ale blisko przechwytu wrocławianie. Robert Kościuk. Pogubili się w tej akcji, ale na szczęście cały czas piłka w rękach wrocławskich koszykarzy. Zieliński indywidualnie na lewą stronę.
Adomaitis. Cielebąk, Adomaitis. Szukają pozycji do rzutu za 3 punkty. Indywidualnie Bayer blokowany przez Koturowicza. 40 sekund do końca. 5 punktów przewagi. I 5 sekund do końca tej akcji Wrocławian. Szkoda, że Bayer nie zdecydował się na rzut za 3 punkty. Umie trafiać za 3. A tymczasem Koturowicz jest prawdziwym bohaterem dogrywki, w której zdobył 6 punktów. Adomaitis za 3 punkty. Nieskutecznie zbiórka Koturowicza, faulowany jeszcze przez Litwina. 51 sekund do zakończenia tego spotkania. Na zegarze, a więc niewiele ponad pół minuty. 5 punktów przewagi Alby i jeszcze szansa przed Koturowiczem. Do tej pory bardzo chwalony był przede wszystkim za występ przeciwko CSKA Moskwa. 23 punkty i 15 zbiórek. To będzie chyba jego nowy rekord w tym sezonie, jeżeli chodzi o Suproligę. 27 punkt do Słowianina i 6 punktów przewagi Alby Bern. Zieliński. Jeszcze raz szansa dla drużyny wrocławskiej. Ale sytuacja już beznadziejna. 24 sekundy, 8 punktów straty. Jakieś niesamowite wydarzenia, tym bardziej, że nie trafia znowu Adomaitis. Mogłyby tylko przynieść zwycięstwo wrocławianom. A więc po kolejnym horrorze, tym razem porażka Ceptera i Dei Śląsk Wrocław i dobra seria zakończona. Dobra seria zakończona, jeżeli chodzi o wynik, ale na pewno nie możemy tego powiedzieć o grze drużynie wrocławskiej. Możemy być zadowoleni z postawy w tym spotkaniu, zwłaszcza z tej końcówki, tego heroicznego boju. Tak, myślę, że tak. I wrocławianie potwierdzają po raz kolejny zresztą, że na pewno przynależą do europejskiej czołówki. Na pewno są jednym z czołowych zespołów Suproligi. Po tej kolejce, co prawda, zrównają się punktami z Albą. Przypadła szansa na dołączenie do ścisłej czołówki. Przypominam jeszcze raz, że po tej kolejce tylko jeden zespół będzie miał dwie porażki na koncie. Żaden oczywiście nie będzie miał ani jednej porażki, ani jednej porażki. Z dwoma porażkami CSKA Moskwa, potem cała grupa zespołów z trzema porażkami na koncie. Mógł się znaleźć tam jeszcze Cepter i Dei Śląsk Wrocław, a tymczasem ma 4 porażki na koncie i bezpiecznie w środku tabeli. Ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że znalazłby się, gdyby nie panowie w szarych koszulkach, którzy dzisiaj momentami występowali w roli głównej. To już ostatni rzut w tym spotkaniu. Po dogrywce drużyna Ceptera i Dei Śląska Wrocław przegrywa w Berlinie z Albą różnicą 8 punktów, 78-86, ale trzeba powiedzieć szczerze, że napędziliśmy zespołowi znanemu w Europie sporo strachu. Myślę, że strach był wielki, ale myślę, że niestety to, czego się obawialiśmy, brak Joe McNulla spowodował uaktywnienie Dejana Koturowicza, który był niewątpliwie bohaterem tego spotkania, zdobył 27 punktów, z czego 21 w drugiej połowie i w dogrywce, a więc w decydujących momentach center drużyny Alby Berlin był najważniejszą postacią na boisku. Nie potrafił go zatrzymać Wójcik, nie potrafił Jamison, łapali na nim faule i zakończyło się to tak, jak się skończyło, że w dogrywce musieli grać gracze rezerwowi, bo aż 5 koszykarzy Ceptera i Dei Śląsk Wrocław spadło za 5 fauli. Myślę, że będzie wiele narzekań na sędziów, ale no cóż, po prostu taka jest Suproliga, takie są warunki, jakie stawia się debiutantom w tej lidze. Na razie wrocławianie po 8 meczach mają 4 zwycięstwa, bardzo dobry wynik i szansę na zakończenie pierwszej rundy z dodatnim bilansem, bo tuż po nowym roku, 3 stycznia, grają u siebie z Maccabi Ranana i w tym meczu, aż strach powiedzieć, są faworytem. Porównujemy się do Alby Berlin, stwierdzamy, że mamy taki sam bilans, tylko warto jeszcze zauważyć, że Alba do tej pory 4-krotnie grała na wyjazdach, podnosząc 4 porażki, 4 razy grała u siebie wygrywając, natomiast drużyna Ceptera i Dei Śląska Wrocław 6-krotnie grała na wyjeździe, podnosząc właśnie w halach wyjazdowych 3 zwycięstwa. 19 punktów Wójcika, 14 do Majtisa, to najlepsi strzelcy w drużynie wrocławskiej. Tak jak mówiliśmy, Dejan Koturowicz, bezwzględnie temu zawodnikowi dzisiaj Alba zawdzięcza zwycięstwo. I powiedzmy jeszcze, że zawdzięcza to temu, że grała u siebie i że, jak to mówiliśmy w trakcie meczu, gospodarzom sprzyjają nawet ściany. A więc zapraszamy Berlińczyków do Wrocławia. Myślę, że będzie bardzo ciekawy mecz. Dziś dziękujemy.